Szanowni Państwo, już jest po 17, czas zacząć zebrania. Szanowni Państwo, otwieram zebranie mieszkańców osiedla Świętego Piątka. Serdecznie witam prezydenta Andrzeja Wnuka, przewodniczącego pana Piotra Błażewicza, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pana Jarosława Miechowieckiego, wiceprezesa PGK pana Andrzeja Lubczyka, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Piotra Orzechowskiego, który dzisiaj będzie pełnił funkcję moderatora. Serdecznie witamy. I w szczególności witam wszystkich mieszkańców. Witam również radnych, dyrektorów, Straż Miejską, Policję i pana dyrektora szkoły, który nas tu dzisiaj gości. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego zebrania będzie sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za 2019 rok oraz konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. Szanowni Państwo, dla sprawnego przebiegu zebrania proszę o zgłoszenie kandydata na protokolanta. Czy ktoś się z Państwa zgłasza? W takim razie ja zgłaszam panią Agatę Suską. Czy pani Agata Suska wyraża zgodę? Wyraża. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze jest chętny? W takim razie, kto z Państwa jest za tym, aby pani Agata Suska została protokolantem zebrania? Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Nikt. Jedna osoba jest przeciw. Stwierdzam, że pani Agata Suska została protokolantem zebrania. Bardzo proszę panią Agatę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, przedstawię teraz porządek zebrania. Punkt pierwszy, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Punkt drugi, przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za 2019 rok. Punkt trzeci, przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla. Punkt czwarty, sprawy bieżące. Punkt piąty, konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. Punkt szósty, zamknięcie zebrania. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić temat do porządku zebrania? Nie widzę. Wobec... Słucham Pana. Żeby poznać Pana zdanie, między innymi mi wszystkich mieszkańców. Ja bym chciał wpisać to w protokół, czy ktoś się zgadza, czy nie. Przygłosować. Kto jest za podwyżką, kto jest przeciw i zapisać to do protokołu. Dobrze, ta dyskusja i będzie później. To jest moje takie zdanie. Rozumiem. I ludzie się ukreślą. Tak, ta dyskusja... Bo teraz przeprowadzamy do śmieci konsultacje, a jak radni sobie podnosili 100% uposażenia, to konsultacji się nie przeprowadzało. Na razie... Tylko marginalnie pojechało się ruchu. I teraz prezydent szantażuje... Panie Król, na razie przegłosujmy porządek zebrania. To by mnie podnieśli 100% za śmiecie. Szanowni Państwo, kto jest za tym, żeby przyjąć porządek zebrania? Ale moja adnotacja, proszę odczytać. To w sprawach bieżących, jeśli można. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
Przez aklamację został porządek zebrania przyjęty. Szanowni Państwo, wybierzemy teraz Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem będzie spisanie wniosków z dzisiejszego zebrania. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Czy ktoś z Państwa jest chętny? To w takim razie ja zgłaszam pana Włodzimierza Struzika. Czy wyraża pan zgodę? I pana Władysława Pasiecznego. Czy wyraża pan zgodę? W takim razie przegłosujmy to. Kto jest za tym, żeby pan Włodzimierz Struzik i Władysław Pasieczny byli w Komisji Uchwał i Wniosków? Kto jest za tym? Którzy to panowie? Panowie się, tu jest jeden pan i tu drugi. Zaraz panowie siądą przy stole. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że powołaliśmy Komisję Uchwał i Wniosków w składzie pan Włodzimierz Struzik i Władysław Pasieczny. Proszę o przygotowanie się do pracy. Proszę panów o tutaj usiąść. Szanowni Państwo, przedstawię teraz informację z działalności Zarządu Osiedla za miniony rok. W roku 2019 odbyło się łącznie 4 posiedzenia Zarządu Osiedla i 2 zebrania mieszkańców, w których mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, składali ważne dla nich wnioski. W zebraniach uczestniczyły władze miasta, Straż Miejska i Policja. Zarząd osiedla odbywał statutowe dyżury w drugie i czwarte czwartki miesiąca od godziny 17.30 do 18.30. Miał również kontakt z mieszkańcami poprzez rozmowy telefoniczne, drogą mailową, poprzez stronę internetową, ogłaszał ważne dla mieszkańców informacje na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy rondzie przy ulicy Świętego Piątka, Żdanowska, rond Lwowskich i Lipska. Kontakt z zarządem osiedla dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, tablicy ogłoszeniowej i stronie Facebook. Zarząd stara się na bieżąco reagować na zgłoszenia płynące od mieszkańców. Na zebraniu mieszkańców, które odbyło się 4 marca 2019 roku, zostały zgłoszone następujące wnioski. Wniosek o remont ulicy Narutowicza. Będzie on wzięty pod uwagę w przyszłym programie budowy i przebudowy dróg. Zarząd Dróg Grodzkich stara się na bieżąco naprawiać ubytki. Drugi wniosek, który był zgłoszony, to wniosek o zmniejszenie zadymienia na osiedlu i w mieście. Straż Miejska reaguje i interweniuje w tej sprawie, przeprowadza kontrolę, upomina i w razie braku reakcji mieszkańców nakłada mandaty. W mieście od kilku lat działa program wymiany pieców centralnego ogrzewania, który przyczynia się do poprawy powietrza w mieście. Kolejny wniosek, który był zgłoszony, to wniosek o wytłumaczenie przyczyny podwyżek diet radnych Rady Miasta. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź zarówno na zebraniu mieszkańców, jak i odebrał ją w Biurze Rady Miasta. Kolejny wniosek to wniosek o postawienie świateł przy ulicy Lipskiej, przy PSS. Zarząd Dróg Grodzkich poprawił bezpieczeństwo przejścia przez ulicę Lipską na wysokości PSS poprzez postawienie wysepki, która dzieli jezdnię na 2 części i pozwala sprawniej pokonać ten odcinek. Kolejny to wniosek o sprawdzenie oznakowania przejazdu rowerów przy ulicy Lipskiej. Zarząd Dróg Grodzkich na bieżąco monitoruje drogi i chodniki w mieście. Przy ulicy Lipskiej znajduje się ścieżka rowerowa, która przechodzi przez chodnik i zdarza się tam, że po chodniku jeżdżą rowery nie zawsze w bezpieczny sposób. Zarząd osiedla Świętego Piątka wraz z przedstawicielami osiedla Zamczysko podjął działania, zgłaszając wniosek do budżetu ogólnomiejskiego, aby zbudować kładkę łączącą ścieżkę rowerową z chodnikiem. Ten projekt jednak nie wygrał w głosowaniu.
Wniosek kolejny, który był zgłoszony, to wniosek o postawienie zakazu parkowania przy ulicy Szymanowskiego. Zarząd Dróg Grodzkich monitoruje tę sytuację. Kolejny to wniosek o naprawę oświetlenia przy skrzyżowaniu Cicha i Partyzantów. Oświetlenie zostało naprawione. Kolejny to wniosek o nieopryskiwanie chodników preparatami odchwaszczającymi, ponieważ chorują psy i dzieci. Wydział Gospodarki Komunalnej zobowiązał się do rzadszego opryskiwania jedynie środkami bezpiecznymi dla ludzi i zwierząt. Wniosek o postawienie znaku strefa zamieszkania przy ulicy Szymanowskiego. Zarząd Dróg Grodzkich pracuje nad objęciem całego osiedla strefą zamieszkania. Wniosek o konkurs na najbardziej zadbane osiedle, no póki co taki konkurs nie został jeszcze ogłoszony, może w późniejszym czasie. Wniosek o usunięcie plamy z oleju przy ulicy Zielonej, skrzyżowanie z Mokrą. Zabezpieczono to miejsce. Wniosek o dokończenie ulicy Jutrzenki, dojazdy do posesji. Wniosek zostanie rozpatrzony w przyszłym programie budowy i przebudowy dróg. Wniosek o lepsze pilnowanie porządku na boiskach nad Łabuńką, szczególnie przy boisku przy Siatkówce. Straż Miejska i Policja prowadzi tam monitoring w miarę możliwości. Wniosek o zmianę organizacji ruchu przy skrzyżowaniu Jordana Zielona Nowowiejskiego na skrzyżowanie równorzędne. Wniosek nie został zrealizowany, ponieważ mieszkańcy mają różne zdanie na ten temat, ale Zarząd Dróg Grodzkich ciągle monitoruje to miejsce. Wniosek o budowę progu zwalniającego na Nowowiejskiego. Wniosek na razie nie został zrealizowany. Mieszkańcy mają też podzielone zdania na ten temat. Wniosek o częstsze patrole Straży Miejskiej i Policji na Nowowiejskiego i Szymanowskiego. Straż Miejska i Policja stara się przeprowadzać częste patrole na osiedlu. Wniosek o pilnowanie ciszy nocnej po godzinie 22 na boiskach nad rzeką Łabuńką. Straż Miejska i Policja stara się również prowadzić częstsze kontrole w tych miejscach. I dodatkowo, Szanowni Państwo, to były wnioski zgłoszone na zebraniu tym rok temu i dodatkowo Zarząd Osiedla poczynił starania o wysterylizowanie kotów wolno żyjących, postawienie dwóch wysepek, jedna była wspomniana przy ulicy Lipskiej, a druga na wysokości przejścia do Biedronki, pomagał mieszkańcom w pisaniu wniosków do budżetu obywatelskiego, uczestniczył w realizacji budżetu obywatelskiego, wnioskował o wyrównanie jezdni przy ulicy Jordana na wysokości Konarskiego oraz na ulicy Paderewskiego, co zostało zrealizowane. Wnioskował o regulację studzienek przy ulicy Lipskiej, co zostało zrealizowane, jednakże uśmiechamy się to do dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich, żeby tam jeszcze poprawić sytuację. Wnioskował o nawiezienie destruktu na drogi nieutwardzone. Zarząd Dróg Grodzkich na bieżąco to realizuje. Wnioskował zarząd również o postawienie lustra na ulicy Orląt Lwowskich przy wylocie z ulicy Zakamarek. Wniosek zrealizowany. O postawienie koszy przy ulicy Ogrodowej i Weteranów. Również został wniosek zrealizowany. Kilka lat zarząd osiedla wnioskował o naprawę nawierzchni na boisku do piłki koszykowej i dzięki Wydziałowi Gospodarki Komunalnej też udało się to w końcu w tym roku zrobić. Zarząd osiedla uczestniczył w komisjach samorządu i porządku publicznego, jak również w sesjach Rady Miasta. Starał się dbać o bezpieczeństwo i porządek na osiedlu, starał się na bieżąco rozpatrywać wnioski mieszkańców i je realizować. Środki finansowe przydzielane z Urzędu Miasta zostały wydatkowane zgodnie ze statutem. W tym roku współorganizowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 6 oraz Radą Rodziców wspólne kolędowanie, za co panu dyrektorowi bardzo dziękujemy. Zarząd osiedla współpracuje z prezydentami w zasadzie Urzędu Miasta, Zarządem Dróg Grodzkich, Policją, Strażą Miejską, Zarządami Osiedla, Szkołą Podstawową nr 6 oraz MCPR. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do sprawozdania?
Słucham. Prawie chodnika zgłaszałem. Na ulicy Jordana jest niezrobiony. Ja poza ten chodnik zapłaciłem. Zapłaciłem. Tu tam droga, gdzie na tym odcinku, gdzie myśmy budowali, to myśmy płacili za drogę, bo nas obraczono podatkiem adiacenckim. Adiacenckim podatkiem. Myśmy zapłacili ile od metraża. Jeżeli byśmy nie zapłacili, siadali nam na księgę wieczyste. Komornik. I byłem za drogę z jednej strony i z drugiej strony jest zapłacony za chodnik. I czekam, kiedy prezydent zrobi to, bo jeżeli nie wystąpię z podaniem o umorzenie podatku. To jeśli można w dalszej części. Do sprawdzenia w inwestycjach. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał od głosu? Nikt. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję za pozytywną ocenę działania naszego zarządu osiedla. Proszę o zgłaszanie pytań i wniosków. Teraz przejdźmy do spraw bieżących na naszym osiedlu. Czy ktoś nie dotyczących śmieci? Bardzo proszę, pani Bączkowska. Na ulicy Tęczowej jest postawiony wysoki płot i jeszcze są krzyżówka z brzegwy. I jest bardzo, jest niebezpiecznie i wychodziłam ze swojej ulicy, jechał szybko samochód i mało mnie nie stuknął. I chciałabym, żeby to sprawę ktoś zainteresował się tym. Bo nawet i dzieci wyskakują, jest wysoki płot i drzewa. Chodnika nie ma, bo jest trawa, jest bardzo, i tak, po pierwsze jeszcze jest z Tęczowej, jest i z drugiej strony tak samo, ktoś też wysoki płot od Brzechwy, bo Brzechwy. A może pani tak, skonkretyzować adres? Brzechwy. Mhm. I Tęczowej, z Tęczowej jest na samym rondzie, w zakręcie. I wnioskuje pani o zwiększenie bezpieczeństwa w tamtym miejscu. Jakieś lustra albo coś, bo to jest naprawdę niebezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski? Ja na mokre... Ja chciałam zgłosić. Pani Chłużyńska, proszę. Na prawe kostki na ulicy Mokrej. To już zgłaszałam chyba. Tak? Drogi, bo jest bardzo brzydka. To znaczy taka wyboista. Kałuże stoją nierówna, ale jest i zniszczona, dziury są. Dziękuję bardzo. Byliśmy przy Tęczowej, załatanie dziur na Tęczowej. Dziękuję. My prosimy o utwardzenie ulicy Wicentego Pola, bo już któryś tam raz składamy wniosek i chyba już tylko nasza ulica nie jest utwardzona. Nie tylko, ale... Nie tylko, tak, nie ale tylko. No to może już tylko któraś tam. Dziękuję. Ja chciałam zapytać, czy miasto ma jakieś plany odnośnie tego wysypiska śmieci na Nartowicza Partyzantów, ten róg. Tam jest miejsce dla załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych dla ludzi. Ten płot wali się już. To jest jedno śmietnisko tam i no i w lecie po prostu, kiedy jest ciepło i deszcze, to tam śmierdzi po prostu moczem ludzi, którzy się tam załatwiają. I to już jest tyle lat, ten śmietnik. Czy miasto ma zamiar coś z tym zrobić, chciałam zapytać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To może na szybko, oczywiście tam, gdzie są jakieś ubytki w jezdni, to pan dyrektor zarządu dróg grodzkich sobie spokojnie zapisze. Ulica Tęczowa, tak? To spokojnie podjedziemy, tam zobaczymy. Natomiast co do tego terenu przy ulicy Partyzantów. Szanowni Państwo, tam wielokrotnie już o tym mówiliśmy. To jest dosyć skomplikowana historia, ponieważ to jest teren w 80% prywatny.
czyli należący do osób, które odzyskały to w różny sposób od dawnej spółki Polska Poczta, Telefon i Telegraf, później Orange, i tam jest tylko niewielki fragment Skarbu Państwa, czyli miasto tam nie ma nieruchomości. My wielokrotnie docieraliśmy do właścicieli tych działek i wzywaliśmy ich do tego, żeby uprzątnęli swoje działki, ale tak naprawdę nie ma instrumentu prawnego, który by nakazał ludziom posprzątać. Straż Miejska dociera do tych ludzi, poucza ich oczywiście, oni od mandatów się odwołują. Sąd mówi, że nie ma przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości w miastach do tego, żeby karać, i karać się nie da. Myśmy już myśleli o tym, żeby ten cały teren ogrodzić płotem, tylko to no, jest potężny koszt, żeby prywatną działkę miasto miało ogradzać, więc pewnie w tym roku jeszcze wyremontujemy tą część płotu, która jest od ulicy Partyzantów. Natomiast no, jest to problem. Wie pani, to nie jest nasz płot i to jest problem. To jest prywatna działka, to tak jakby pani miała działkę, no pani może nie, bo pani by dbała, ale ktoś miał działkę, wyjechał za granicę, zostawił, jest zapuszczona i co można z tym zrobić? Mamy tego świadomość i to jest obowiązek właściciela, żeby dbać o swoją własność. A jeśli nie dba właściciel, nie ma instrumentu, żeby mu nakazać taką sytuację. Proszę? No niestety nie ma, ale ja panią zapraszam do mnie czy do Straży Miejskiej, pokażemy pani akta tej sprawy, więc będzie pani mogła ocenić, jak to wygląda. No wiem, że to trwa tyle lat, ale to raczej adresatem jest tego Sejm, Senat i Prezydent tego kraju, które tworzą takie prawo. Więcej, powiem państwu jeszcze inną rzecz. Na najbliższej sesji Rady Miasta będziemy procedować skargę prokuratury na miasto. Czego prokuratura chce od miasta? Żebyśmy wykreślili z uchwały dotyczącej utrzymania porządku w mieście słowo niezwłocznie. Bo w uchwale jest, że jeśli spadnie śnieg, to właściciel ma niezwłocznie posprzątać chodnik po to, żeby nie doszło do wypadku. I zdaniem prokuratury określanie terminu jest niezgodne z przepisami prawa. Takie mamy prawo. My musimy je stosować niestety. Radni się nie zgodzili na przedostatniej sesji na to, żeby wykreślić to słowo, więc prokuratura podaje nas do sądu. Takie mamy prawo. Ja wiem, mam takie same zdanie jak pani, że to jest po prostu skandal, żeby w centrum miasta była taka sytuacja. Ale proszę mi wierzyć, zapraszam. Akta tej sprawy to jest gruby tom. Gruby tom, ileś osób jeździ i szuka właścicieli i wlepia im upomnienia i mandaty tylko dlatego, że nie ma prawa, które mogłoby ich skazać i kazać komornikowi to wyegzekwować. No myślę, że nie. Jest w tej chwili jedna osoba, która wykupuje te działki. Mamy nadzieję, że w końcu je wykupi i zrobi tam porządek. Bo to tylko takie wyjście widzę w tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Po której stronie? No przecież to jest masakra, to tam jest. Po lewej stronie. Rozumiem, ale to też nie jest własność miasta. To jest okropnie, naprawdę. To nasza ulica to jest. Jeszcze jakby pani mogła do protokołu podać adres dokładnie, to jeszcze sprawdzimy, czyja to jest własność, dobrze? Nie, spokojnie, to po lewej, jak się wkręca na Naturowicza, po lewej stronie, tak? Tam, gdzie jest taki komis RTV, jakiś telefonu komórkowy i tym podobne rzeczy. To tam na pewno jest nowy właściciel, bo gdzieś ostatnio mignął mi akt notarialny. Także dotrzemy do właściciela. Dotrzemy do właściciela, i bo widziałem, że tam jest nowy właściciel, także sprawdzimy. Halo? Wie pani, no, właściciele mają prawo robić ze swoją nieruchomości, co chcą. Natomiast my, no musi być właściciel. Jest właściciel, zapewniam panią. Więc wracając do tej kwestii, znajdziemy właściciela i upomnijmy, żeby zabezpieczył swoje dobro. Dziękuję bardzo. Ja mam taki wniosek, a w zasadzie nie tylko on pochodzi i ode mnie, ale od kilka osób, które mieszkają tutaj na naszym osiedlu. Chodzi mi o zmianę organizacji ruchu drogowego między
ulicą Ogrodową, Awaryńskiego. Tam obok izby rolniczej dochodzi do wypadków, tak 2-3 rocznie samochody wjeżdżają tutaj na, że tak powiem, na płot do tego. To, żeby zmienić, po prostu ustalić jako drogę Ogrodową z pierwszeństwem przyjazdu, Awaryńskiego jako drogę podporządkowaną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to na tym skrzyżowaniu brak jest oznakowania przejścia dla pieszych. Całkowicie na czterech jezdniach jest brak oznakowania. No, bo droga Waryńskiego jest z pierwszeństwem przejazdu i naprawdę tam są uczestnicy za szybko jeżdżą, o tak powiem. Za szybko jeżdżą i dlatego podyktowana jest ta zmiana moja. Drugi punkt to również Ogrodowej dotyczy i Świętego Piątka. To jest obok tutaj Sikory. Jest oznakowanie tylko przejścia tylko po jednej stronie. Między zakładem Sikoro a tym punktem gastronomicznym całkowicie nie ma i dookoła z trzech stron również nie ma. Tam, żeby przedostać się przez jezdnię, to trzeba przebiegać, o tak powiem. No. I dlatego bym stawiał wniosek, żeby również tam wymalować pasy z przejściem drogowym. To niewiele zmieni, czyli będzie inaczej. Tam jest jedynie skrzyżowanie równorzędne. Każdy będzie musiał dzwonić, zatrzymać się i przepuścić. Szanowni Państwo, my te wnioski zapiszemy, natomiast musicie Państwo rozumieć jedną rzecz, że ulica Waryńskiego jest drogą dwukierunkową, dwa pasy ruchu w obie strony, a ulica Ogrodowa od skrzyżowania jest jednokierunkowa. Więc przyznanie pierwszeństwa... Ogrodowa jest dwukierunkowa? Ogrodowa jest dwukierunkowa, tak? A, przepraszam, tak jest. Następna, czyli ulica Gmitna jest jednokierunkowa. Macie Państwo rację. Natomiast wracając do tej kwestii. Myśmy rozważali to. Postawimy ten wniosek, ma Pan rację, postawimy ten wniosek na Pan Dyrektor Zarządu Dróg Drogowych skonsultuje się z policją i z innymi służbami. Myśmy rozważali taką zmianę w tym miejscu, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu, bo tam jest problem z przejazdem na drugą stronę. Czyli nie widać, to co Państwo tutaj podnosiliście, są płoty i nie widać, jak się wyjeżdża po lewej stronie, kto jedzie. Stąd też taka, a nie inna organizacja ruchu. Bo łatwiej jest, biorąc pod uwagę przejazd samochodów, zatrzymać się temu, który jedzie ulicą Ogrodową z Nowego Miasta, słusznie, ja pomyliłem ulicę Gminną, niż temu, który jedzie ulicą Waryńskiego. Ale logiczne, przepraszam, ale logiczne wydaje mi się ustalenie Ogrodowej, jako że centralny rynek jest i główna jest, wydaje się, główna ulica leci z rynku, a nie ulica podporządkowa. Wie pan co, nie wiem czy pan pamięta, ale w latach 90. było takie rozwiązanie. Ulica Ogrodowa była główną ulicą. Ona później była tam zamknięta, później była przebudowana ulica Waryńskiego. Nie wiem, czy pan pamięta. Była taka sytuacja. Pan prezydent powiedział, skonsultować z fachowcami. Skonsultujemy z fachowcami i damy państwu znać. Dobrze? Dziękuję bardzo. My mamy jeszcze tutaj taką jedną uwagę. Na ulicy Księdza Popiełuszki jest tak skonstruowane nachylenie, że wody opadowe mają same spływać do cieku wodnego i do Łabuńki. Ale wyboje na tej ulicy właściwie nie pozwalają. Tworzą się kałuże i później następuje podmakanie tej ulicy. Przedostawanie się wody pod budynki do piwnic. Także tutaj prosiłbym jeszcze, żeby te studzienki, które są nad wymiar wystające, wyrównać i to naprawić tą po prostu drogę te wyboje. I to tyle. Dziękuję. Ja jeszcze sobie pozwolę tutaj powiedzieć, że już rozmawialiśmy z dyrektorem Zarządu Dróg Grodzkich w tej sprawie i obiecał, że to wyrówna i wyreguluje studzienki. Także dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? A ja chciałam prosić właśnie o wycięcie krzaków na ulicy Mokrej i Zielonej.
chodzę z nukami i po prostu nie mam gdzie uciec, jak jedzie samochód, bo tam jest pełno krzaków i to takie cierniste, że jest kolą i ja nie mam gdzie uciekać z tymi dziećmi. Także jak ktoś jedzie z ulicy Zielonej w mokrą i ja jestem tam, że idę do domu, no to po prostu nie mam gdzie uciec. Ale ma pani na myśli tą działkę prywatną, no, gdzie wychodzą te rośliny trochę na... Tak, rozumiem. I róg mokry. Tutaj na rogu jest ta działka. Tak, tam dobra. Są całe krzaki zarośnięte, nie ma chodnika i nie ma gdzie uciec na trawę nawet, bo są krzaki. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja mieszkam na ulicy Radosnej, to jest boczna Folwarcznej. Co kiedyś, teraz, oj, zapomniałam. Weteranów. Jak chcę iść na czwórkę, to czekam na pasach, czekam. Niektóry kulturalny kierowca to aż mnie ręko pokaże, żeby przejść. To ja przychodzę z tej strony, co mnie kierowca pomacha, ale z drugiej strony to tylko mnie przed nosem przyjeżdża samochód. Dwa razy miałam taki przypadek, żebym krok dała dalej, to bym już dostała. No, Świętego Piątka jest okropna ulica. Sam ruch, tylko jeżdżę, jeżdżę. Naprawdę. Czy możemy prosić dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich, bo... Odpowiedź. Szanowni państwo, Franciszek Josik, radny Rady Miasta Zamość. Ja chciałem zgłosić wniosek, on już był zgłaszany na komisji budżetowej, żeby zamontować światła na przejściu na Świętego Piątka, dlatego że autentycznie ulica Świętego Piątka jest teraz małą obwodnicą, bo wszyscy nawet z gminy Zamość wolą jechać Świętego Piątka. Nie ma żadnego skrzyżowania ze światłami i do samego ratusza, a nawet aż dalej można dojechać bez zatrzymania się. Dlatego wprawdzie tam jest osoba, która przepuszcza dzieci do szkoły, właśnie do szkoły, w której się znajdujemy, ale mimo wszystko dla bezpieczeństwa myślę, że lepiej jest, by było zamontować tam światła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę odpowiedzieć, a mogę najpierw ja, panie prezydencie, przepraszam, że się tak tutaj wtrąciłam. Razem z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 oraz dyrekcją szkoły, nie widzę pana dyrektora. Zgłaszaliśmy to właśnie do pana prezydenta. Rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Rady Miasta i mamy taką cichą obietnicę, że uda tam się stworzyć światła. Także mamy nadzieję, że one wkrótce powstaną. Już jest zapytanie do PGE o warunki. Także tak, bardzo proszę. Szanowni państwo, ten pomysł ze światłami to nie jest pomysł nowy, natomiast on formalnie do nas trafił w grudniu i my w tym roku realizujemy przebudowę kilku ulic, będziemy mieli na pewno światła i będziemy mogli je postawić. Natomiast zastanawiamy się, czy nie zrobić tej inwestycji przy okazji przebudowy ulicy Weteranów. Mamy w planie budowy i remontów dróg przebudowę ulicy Weteranów i był pomysł, żeby właśnie przy projektowaniu i przy przebudowie tej ulicy w tym miejscu zrealizować skrzyżowanie ze światłami, z przejściami dla pieszych, bo wiadomo, że po drugiej stronie też jest przychodnia i to chyba byłoby najbardziej takie logiczne. Natomiast, tak jak mówię, rozważymy to. Pan dyrektor Nowak zresztą zna sprawę, Zarząd Dróg Grodzkich zna sprawę, więc albo zrobimy to teraz w takim trybie doraźnym, albo poczekamy do projektowania i przebudowy ulicy Weteranów i wtedy to zrobimy już jednym sumptem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowni państwo, ja odpowiem na temat tego remontu na Rodowicza.
To jest ten pierwszy odcinek od partyzantów, prawda? Na dalszym odcinku jest ta nakładka położona już też kilka ładnych lat temu. My w tym momencie, co możemy robić, to na bieżąco usuwać tylko te zaniżenia i ubytki, które bezpośrednio bezpieczeństwu zagrażają, czyli po prostu łatać te dziury. I to jesteśmy w stanie robić, żebyście Państwo mieli jako taki komfort. Jeżeli chodzi o chodniki, to tam było budowane oświetlenie uliczne też. Część materiału przekazaliśmy na to, żeby tych płytek na chodniku wymienić. Oczywiście będą objazdy po zebraniach osiedlowych z przewodniczącymi. Na pewno przyjedziemy w wszystkie uliczki na Państwa osiedlu, spiszemy najważniejsze potrzeby, najpilniejsze i będziemy w miarę posiadanych środków finansowych, w miarę możliwości będziemy u Państwa starać się naprawiać. Odnośnie, pozwolę sobie jeszcze, Panie Prezydencie, tej sygnalizacji świetlnej, to my jesteśmy na etapie teraz pozyskiwania warunków z zakładu energetycznego do tego, żeby tą sygnalizację tam przy przejściu dla pieszych przy ulicy Orlej w najbliższym czasie zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym się wypowiedzieć na temat ulicy Orlej. Tutaj parkowaliście Państwo, myślę, że teraz. Mówi się dużo o braku miejsc postojowych. Ja mam koncepcję zorganizowania 25 miejsc postojowych, które będą kontynuacją miejsc postojowych, które są przy prokuraturze. A aktualnie jest tam pas zieleni, o którego nikt nie dba, więc można by było to zagospodarować w ten sposób. A druga sprawa, przy Ogólniaku rośnie mnóstwo drzew, które są o dużym pochyleniu i bardzo kruche i stwarzają duże niebezpieczeństwo. Tamtędy na skróty chodzą dzieciaki tutaj do szkoły i sama zgłaszałam kilkakrotnie połamane gałęzie, powalone drzewa, więc może należałoby pomyśleć, czy tam na przykład nie zrobić parkingów też, bo jedyny parking to jest Nowe Miasto, a później PZU pojawił się ostatnio przy ZUS-ie, ale przy ilości samochodów może powinniśmy pomyśleć. Także ja składam wniosek o parking przy ulicy Orlej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakiś wniosek? Bardzo proszę. Chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Partyzantów przy Wieży, o usunięcie tych kolein, bo tam naprawdę można się przewrócić na ulicy. Dziękuję. Dziękuję. Na 2022 rok i chcemy do tego czasu przebudować całą ulicę Partyzantów, również to przejście. Jak Państwo pamiętacie, ulica Partyzantów od co najmniej 40 lat nie była przebudowywana, więc najwyższy czas na to, żeby zmienić całą podbudowę, ale także to, co jest pod spodem, czyli kanalizację burzową, kanalizację ściekową, wodociąg. I to wszystko w tej chwili będziemy projektować i w 2022 roku mam nadzieję, że skończymy. Jak Państwo widzicie, już robimy ulicę Lubelską, w przyszłym roku zrobimy ulicę Piłsudskiego i w następnym roku Partyzantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski? Pan radny Ćwik, bardzo proszę. Dobry wieczór, co Mir Ćwik, radny Rady Miasta. Ja tak korzystając z okazji chciałem podpytać Pana Prezydenta, bo ten temat się pojawiał przy okazji inwestycji na Lipskiej 61, czyli dawna baza autonaprawy. Odnośnie inwestycji inwestora w zakresie kładki przez rzekę. Czy tam może coś jest skonkretyzowane, kiedy to możemy się tego spodziewać, czy nic szczególnego, nic konkretnego jeszcze? Wie Pan, po tym jak Pan Radny Szpatuśko złożył taki wniosek zarówno do budżetu obywatelskiego, jak i na sesji Rady Miasta, to ja się zobowiązałem, że porozmawiam z inwestorem i poproszę go o to, żeby to zrobił. I taką rozmowę odbyłem i on obiecał, że to zrobi. Teraz tylko kwestia tego, żeby ustalić jakieś warunki techniczne, no i przymusić inwestora, żeby to wykonał. Podejrzewam, że on to zrobi wtedy, kiedy już będzie miał swoją inwestycję gotową, ale będziemy z nim na pewno rozmawiać. Myśmy swoją część w tej części miasta już wykonali. Myśmy tam robili kanalizację po drugiej stronie ulicy chyba Fredry, także już spokojnie jest czas na to i miejsce, żeby inwestor tą inwestycję, do której się zobowiązał, wykonał. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski może? Jeżeli nie, to przegłosujemy te wnioski, które zostały zgłoszone. Szanowni Państwo, pierwszy wniosek to jest wniosek o poprawienie bezpieczeństwa postawienia być może lustra przy ulicy Tęczowej Brzechwy. W każdym razie zwiększenie bezpieczeństwa w tamtym miejscu. Drugi wniosek to jest poprawienie kostki, naprawa kostki na ulicy Mokrej. Trzeci wniosek, naprawa ubytków na ulicy Tęczowej. Czwarty wniosek, utwardzenie ulicy Wincentego Pola. Piąty wniosek, poprawa taka, nazwałabym to estetyczna, terenów przy ulicy Narutowicza Partyzantów, wjeżdżając od ulicy Partyzantów po prawej i po lewej stronie, zarówno przy tych, przy tym terenie pustym, jak i przy tym budynku przy Narutowicza 1. Szósty wniosek, rozważyć inną organizację na ulicy Ogrodowej. Tu pan proponował, żeby Ogrodowa była ulicą główną, a Waryńskiego podporządkowaną. Lub też, no w ten sposób chyba pan to ujął, jeśli dobrze pamiętam. Tak, plus przejścia dla pieszych w tamtym miejscu. Lub też skrzyżowanie chyba równorzędne, mam tu zanotowane, rozważyć. Kolejny wniosek, jest to wniosek o poprawienie wyboi na ulicy Popiełuszki i wyrównanie, wyregulowanie studzienek kanalizacji zwykłej, że tak powiem, sanitarnej. Kolejny wniosek to jest wycięcie krzaków, które wchodzą w pas drogowy przy ulicy Mokrej Zielona. Kolejny to jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Świętego Piątka. Rozumiem, że pani tutaj chodziło o ewentualne jakieś patrole policji. Nie widzę tutaj pani. Aha, tak. Kolejny wniosek to o światła na Świętego Piątka, to już o tym mówiliśmy, ale wniosek jest zanotowany. Kolejny to jest wniosek o remont ulicy Narutowicza. Kolejny jeszcze wniosek to jest stworzenie miejsc postojowych na ulicy Orlej, między innymi przy pomocy wycięciu drzew przy drugim liceum ogólnokształcącym. Następny to jest, nie, nie, tutaj pan właśnie tego tak dokładnie nie usłyszałam. Tak, to poprawa bezpieczeństwa przy przejściu przy wieży ciśnień na ulicy Partyzantów, czy poprawa na wierzchni, poprawa na wierzchni. I kolejny wniosek właśnie tutaj, ten, który radny mi podpowiadał, kiedy powstanie kładka przy inwestycji przy Lipskiej 61, jeśli dobrze zrozumiałam. To są wszystkie Państwa wnioski. Bardzo proszę. Ja wnioskiem występuję, żeby, czy miasto może zamrozić podwyżki na 4 lata. Za wodę, za ten. Z takim wnioskiem występuję. No, i przyjrzecie spółkom. Tutaj nie czuję się kompetentna, więc oddaję mikrofon panu prezydentowi. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Taki wniosek nie ma racji bytu z prostego powodu. Ale prawnie pan mi odpowie prawnie. No to prawnie panu odpowiem z prostego powodu. Miasto nie jest wykonawcą tej usługi. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo i zgodnie z ustawą co roku przedsiębiorstwo kalkuluje swoje koszty. 60% kosztów przedsiębiorstwa to są koszty zewnętrzne. Jakie to są koszty? Na przykład sprzedaż RDF-u, czyli paliwa, które do tej pory można było składować, a teraz trzeba spalać. Nie ma prawa leżeć na placu. Jak ja zostawałem prezydentem, to paliwo kosztowało 97 zł za tonę. Teraz 700 plus koszty dowiezienia netto. Za chwileczkę państwo zobaczycie na slajdzie, jak to wygląda. Natomiast to nie jest tak, że my możemy coś zadekretować, powiedzieć, że nie będzie rosło. My przez 8 lat, szanowni państwo, broniliśmy się przed podwyżkami. Cięliśmy koszty w przedsiębiorstwie,
wynagrodzenia również. Nie inwestowaliśmy, nie robiliśmy remontów oczyszczalni, bo chcieliśmy utrzymać niską cenę śmieci. I utrzymywaliśmy przez 8 lat cenę 10,50, 11,50 od osoby. Kiedy w innych miejscowościach, w innych gminach, dawno ta cena już wzrosła. Dopiero od tego roku mamy 16 zł, ale po przetargu, po tym jak się okazało, że nie ma komu spalać RDF-u, bo produkuje się go w kraju 4 miliony ton, a z możliwości spalarni jest 1,5 miliona, po tym jak nam wzrosły koszty, musieliśmy, zgodnie z ustawą, bo ustawa mówi, że system musi się sam bilansować, musieliśmy przedstawić radnym taką, a nie inną podwyżkę. Więc taka dekretacja, dekretujemy, że nic nie będzie rosło przez następne 4 lata, jest niezgodna z prawem. Bo prawo mówi o tym, że system musi się sam bilansować. System musi się sam bilansować. I to nie jest nasza wina, szanowni państwo, że w tym roku nie 3 razy jeździ śmieciarka, tylko 5. To są uregulowania unijne, które przyjęliśmy jako kraj członkowski i musimy segregować. Ja zaraz panu oddam głos. Jak pan mówił, myśmy panu nie przerywali, więc proszę wysłuchać nas. Takie są uwarunkowania niestety, że my musimy wdrażać to, o czym mówi prawo. Oczywistym jest, że możemy te koszty ciąć jeszcze bardziej, ale jeśli w przedsiębiorstwo, co zresztą państwo za chwileczkę zobaczą, te koszty są już naprawdę zduszone. Jeśli koszty zarządu przedsiębiorstwem są na poziomie 3% w tym zakresie, to jest naprawdę bardzo mało. Możemy jeszcze obciąć oczywiście o 3%, zwolnić prezesa i całą księgowość, tylko kto to będzie rozliczał? Niestety samo się to nie dzieje. Jak państwo znacie firmy, wiecie, że 3% kosztów zarządu to naprawdę nie są wielkie koszty. Przeszliśmy płynnie do śmieci, to poproszę panią... Ja mogę wniosek zgłosić jeden. A jest pan mieszkańcem tego osiedla? No nie, ale jest wieża ciśnień, z której spadają gąty. Czy nie można by było je przybić, ponieważ ona, ta wieża ciśnień, gnije. Ja oddaję głos pani przewodniczącej, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, stawia mnie pan teraz w trudnej sytuacji. Ja oczywiście mogę zanotować ten wniosek. To jest rok odpada i pozwalałoby to przybić te gąty, bo szkoda wieży. Dobrze, wniosek o zabezpieczenie wieży ciśnień. Dobrze. To jeszcze ten dodatkowo wniosek. Czy ktoś z pań, jeszcze pan Mulawa, bardzo proszę. Pytanie, na jakim etapie jest realizacja wniosku, który był przez kolejne zebrania stawiany, łącznika między Tuwima a Tęczową, ten chodnik. Na każdym zebraniu ten temat był, no nie wiem, czy on jest realizowany, czy będzie, czy nie będzie, był stawiany na każdym poprzednim zebraniu. Faktycznie ten wniosek był zgłaszany. My go jakby ciągle ponawiamy. Jeśli mogę prosić pana dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich o odpowiedź tutaj. Ten wniosek był składany na zebraniu w 2018 roku i my udzieliliśmy odpowiedzi, że realizacja tego chodnika, tego łącznika w postaci chodnika jest zadaniem inwestycyjnym, na które no trzeba, żeby miasto zabezpieczyło środki w budżecie i zasugerowaliśmy również w odpowiedzi do pani przewodniczącej, z tego co pamiętam, że takie zadania można z powodzeniem realizować w ramach tego, co macie państwo w swoich rękach, czyli tych budżetów obywatelskich. Trzeba napisać wniosek, poddać pod głosowanie, przegłosować, wygrać, i bo tam prawdopodobnie jest teren miejski, wąska działka miejska i jeżeli wniosek przejdzie najszybciej do budżetu, można go wprowadzić poprzez budżet obywatelski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo przepraszam, ale może tak nie posądzam, ale drugi wniosek pani po prostu uszedł uwadze odnośnie Ogrodowej i Świętego Piątka. Ja zgłaszałem, żeby dokonać pasów również tam dookoła najezdni. No. Jeszcze raz, to pan mi jeszcze raz powtórzy teraz. Przy skrzyżowanie Ogrodowej, a Świętego Piątka tutaj przy zakładzie Sikora. Tam brak oznakowań przejścia dla pieszych. Prosiłbym tutaj. Ja chciałem odpowiedzieć panu prezydentowi. Panie prezydencie.
ceny walimy za śmiecie, tak jak Warszawa czy inne miasta. Ale pan nie bierze pod uwagę, że Zamojszczyzna to jest jednym z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. I pan tego pod uwagę nie bierze. Siła nabyta pieniążków, tu są, się kłaniają już sprawy finansowe. To jeżeli znaczy... tak za śmieci, jak ja poczytałem, to mnie teraz wyjdzie więcej za śmieci płacić, jak za energię elektryczną. To będzie w dalszej części. Jeżeli pan nawet na wodę przychodzi, teraz już różne są. W Warszawie już weźmy z metraża teraz, proszę pana, przygłosowane jest. Kto ma ile powierzchni użytkowej, ten płaci za śmieci. Różne warianty. Niedługo to będziemy jeszcze płacić za powietrze. Kto więcej oddycha, ten będzie płacił za śmieci. Ja nie wiem, do czego to idzie. I dlatego trzeba się zastanowić. Bo to idzie w nieskończoność. Szanowny panie, ale konsultacje jeszcze się nie zaczęły de facto. Proszę chwileczkę poczekać. Zostanie ale zakończone spotkanie. Zostanie zakończone spotkanie mieszkańców i zaraz płynnie przejdziemy do konsultacji w sprawie śmieci. Jeżeli mogę prosić pana o chwilę cierpliwości, zaraz do tego dojdziemy. Dziękuję. Proszę bardzo, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej wniosków, to bardzo proszę o przegłosowanie tych wniosków. Kto z państwa jest za przyjęciem tych wniosków? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jeden głos jest wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy, proszę państwa, do konsultacji społecznych i oddaję głos panu moderatorowi, jeśli można. Dobry wieczór państwu, szanowne mieszkanki, szanowni mieszkańcy osiedla Świętego Piątka. Dobry wieczór. Witamy na konsultacjach 11 już. Jeżeli chodzi o ustalenie sposobu naliczania i wysokości opłat za odpady komunalne. Jak szanowni państwo zapewne wiedzą i śledzą to, co się dzieje w internecie, zresztą każde ze spotkań jest transmitowane, można sobie obejrzeć, popatrzeć. No może nie na wszystkich, ale na większości dyskusja jest dość ożywiona. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że sprawa śmieciowa, tak ogólnie rzecz ujmując, jest bardzo tak żywo dyskutowana. Niemniej jednak bardzo bym prosił, szanowni państwo, abyśmy dzisiaj w takiej merytorycznej, rzeczowej i fachowej atmosferze porozmawiali o tej kwestii. Bardzo serdecznie o to proszę, ponieważ gdy będziemy się przekrzykiwać, gdy będziemy sobie odbierać głos, wchodzić słowo, to na pewno do niczego konstruktywnego nie dojdziemy. A celem tych konsultacji jest właśnie poznanie państwa głosu, państwa zdania na ten temat. Szanowni państwo, nasze konsultacje będą przedstawiać się następująco. Za chwilkę oddam głos panu prezydentowi Andrzejowi Wnukowi, który jakby wprowadzi państwa w temat związanym z gospodarowaniem odpadami. Następnie głos oddam panu Piotrowi Młynarskiemu z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który zaprezentuje taki pokaz, dlaczego śmieci tyle kosztują. No i właśnie na pewno będzie to prezentacja bardzo pouczająca. Ja widziałem już ją kilkanaście razy, no w zasadzie 9 razy. Natomiast sprawa przedstawia się tak, że w tej prezentacji są zawarte kwestie związane z wysokością opłat, skąd biorą się te opłaty, na co, jakie czynniki się do tego przyczyniają, a także w prezentacji poruszamy temat segregacji śmieci. Jest to bardzo ważny temat i zaręczam państwu, że kilka informacji odnośnie sposobów segregacji na pewno państwa zaskoczy. Te informacje są momentami nieoczywiste. Do jakiej frakcji wrzucamy na przykład zbitą szklankę albo pobrudzony papier po pieczeniu. Tak więc na pierwszy rzut oka taka prezentacja i taka informacja będzie dla państwa dość zaskakująca. Następnie oddam głos panu Andrzejowi Lubczykowi z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu i później przystąpimy do konsultacji, do dyskusji, do poznania państwa stanowiska. I przypominam, szanowni państwo, że jakby zwieńczeniem tych konsultacji będzie ankieta.
Przy wyjściu będą czekać na Państwa pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i oni będą mieli przy sobie ankiety, które Państwo wypełnią. No i właśnie te ankiety zawierają pytania, które tak na dobrą sprawę nas najbardziej interesują, a więc Państwa zdanie na temat sposobu naliczania opłaty za odpady komunalne, a także proponowana przez Państwa wysokość takiej opłaty. Też tam takie pytanie się znajduje. Tak więc tyle na razie ode mnie. Dyskusję później otworzymy. Na początek oddaję głos Panu Prezydentowi. Dziękuję. Jeszcze raz witam, tylko już w drugiej części naszego spotkania, czyli w konsultacjach, które zarządziłem na wniosek radnych. To jest 11 spotkanie. Ja miałem przyjemność być na 3. To jest moje 4 spotkanie. Szanowni Państwo, dlaczego się spotykamy dzisiaj? Otóż jak Państwo wiedzą, śmieci, temat drażliwy, palący, kosztowny niestety, ale wynikający z tego, że środowisko naturalne, które mamy, musimy chronić. Zobowiązaliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej, że będziemy zwiększać poziomy recyklingu i coraz mniej składować na składowisku. W związku z tym od tego roku musimy segregować na 5 frakcji, a nie na 3. Musi 5 samochodów przyjechać po te frakcje i nie możemy składować na wysypisku praktycznie nic poza popiołem i tak zwanym stabilizatem, czyli częścią, której nie można spalić. Pozostałe rzeczy trzeba segregować i ponosimy tego bardzo duże koszty od nowego roku. Już w tamtym roku wiedzieliśmy, że będzie problem ze śmieciami, ponieważ rosły koszty zarówno tego paliwa, który musimy spalić, tego RDF-u, jak i koszty pracy, energii elektrycznej, ale także takie koszty związane na przykład z opłatą marszałkowską. Za chwileczkę to Państwo zobaczą, jak to wygląda. I w związku z tym poprosiłem radnych, żebyśmy usiedli nad tym problemem, sporządzili regulamin odpowiedni odbioru zgodnie z nową ustawą, ze znowelizowaną ustawą, ale także określili stawki. I wtedy wyszło nam około 22 do 24 zł od osoby, w zależności oczywiście od podejścia. Radni się nie zgodzili, stwierdzili, że 16 zł to będzie właściwa stawka. W efekcie musieliśmy dopłacić z budżetu miasta ponad 1,5 miliona zł do tego, żeby zbilansować system. Sama spółka też dopłaciła, podejrzewam, że ponad 1,5 miliona z własnych środków do tego, żeby zbilansować system. W tym roku, ponieważ radni uważali, że jest możliwość zrobienia tego taniej, ogłosiłem przetarg. 9 stycznia otworzyliśmy oferty przetargowe. Jedyne przedsiębiorstwo, jakie złożyło ofertę, to było nasze PGK. Inne, ze względu na szalejące ceny RDF-u, nie chciały składać oferty. I z tegoż przetargu wynika, że biorąc pod uwagę ilość osób zadeklarowanych do systemu, a takich deklaracji mamy 49 700 dokładnie, na osobę wychodzi około 30 zł opłata miesięczna. To jest duża podwyżka. Mam świadomość tego, gdzie mieszkamy. Pomimo, że w Hrubieszowie jest 21, w Tomaszowie jest 21, w Biłgoraju jest 19, to wiem, że my też musimy oszczędzać. Stąd zaproponowałem radnym zmianę systemu naliczania odwody. Wiele osób mówi, że zużywa dużo wody, więc będzie dużo płacić. Średnia, szanowni państwo, średnia GUS-owska to jest 3 metry sześcienne na głowę mieszkańca. My mamy swoje dane z PGK-u i wiemy, że w mieście zużywa się średnio 1 823 000 metrów sześciennych wody do celów gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych, czyli do domków i do bloków. Przeliczając na liczbę mieszkańców, około 60 mamy w tej chwili zameldowanych 63,5 tysiąca mieszkańców w mieście. Przeliczając na liczbę mieszkańców, wychodzi średnia 2,4 metra sześcienne. Więc wychodziłoby nie 30, a 24 zł na osobę. Czyli wartość porównywalna z Hrubieszowem, Tomaszowem czy Biłgorajem. Można oczywiście mówić, że dalej jest to dużo, ale szanowni państwo, po pierwsze, 5 kursów, a nie 3 jak do tej pory. Po drugie, koszty, które wzrosły i dotykają wszystkich. Pan mówił o tym, że w Warszawie, w Lublinie te stawki są wyższe. Warszawa w tej chwili pracuje nad systemem opartym o rozliczanie na wodę. Wprowadziła system nie od głowy mieszkańca, ale od gospodarstwa. Od gospodarstwa. Od gospodarstwa. Państwo, nie, będziecie Państwo mieli w ankiecie 4 możliwe, zgodne z ustawą, podstawowe metody liczenia ceny.
cztery możliwe podstawowe metody i te metody można modyfikować. Czyli można wprowadzać, że jest od metrażu, a później jeśli metraż jest większy, to od gospodarstwa. Można wprowadzać tak jak na przykład jest to w Sopocie od wody. Można też wprowadzać systemy mieszane, że część jest od osoby zadeklarowanej, a jeśli osoba zadeklarowana przekroczy na przykład 4 metry sześcienne, to już od wody. Takie możliwości są różne. Natomiast radni postanowili, że zanim podejmą decyzję, zapytają Państwa o zdanie. I dlatego tutaj jesteśmy. Chcemy oczywiście rozmawiać, chcemy Państwu pokazywać, jak te koszty rosną w całym kraju, bo to nie tylko dotyczy Polski, nie tylko Zamościa. Bo te uwarunkowania unijne weszły w całej Europie i w tej chwili co najmniej 50% wszystkich śmieci musimy mieć posegregowanych. Do tej pory w Polsce było tak, że można było sobie wybrać i płacić za segregowane albo niesegregowane. Myśmy mieli to szczęście w mieście, że wszyscy segregowali, tylko segregacja była na poziomie 48%. Czyli wiele osób no niestety nie przykładało się do tego solidnie i pomimo tego, że było 8 lat na to, żeby się nauczyć, to dalej obserwujemy w tym roku, że w koszach na odpady zmieszane, na bio, na papier czy na szkło znajdują się inne śmieci niż powinny. Co to oznacza? Możemy oczywiście wlepiać kary. I wiele samorządów idzie w tą stronę. Na przykład Chełm, na przykład Chrubieszów, gdzie sprawy są w samorządowym kolegium odwoławczym, nakładają kary. Po 40 zł na osobę, po 30 zł na osobę. Ale naszym zdaniem lepiej jest edukować. Lepiej jest tłumaczyć, przekonywać i uczyć tej segregacji od małego w przedszkolach i szkołach. I tak działamy, szanowni państwo, bo naszym zadaniem nie jest karanie mieszkańców, zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym. Państwo w większości jesteście w tej komfortowej sytuacji, że mieszkacie w domach jednorodzinnych, prawda? Ale i od was jak ktoś odbierze śmieci i od was... Nie, nie. Szanowni Państwo, od Was jak ktoś odbiera śmieci, to możecie odpowiadać za siebie. Ale w blokach, tam gdzie są wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, wystarczy, że na 100 osób 10 nie segreguje i wszyscy, cała setka zostanie ukarana. Dlatego nie chcemy stosować stawki karnej, pomimo, że na komisjach, na sesjach co najmniej 3 radnych mówiło, nie róbcie podwyżki, karajcie. To nie tędy droga. To nie tędy droga. Rozmawiajmy. Znajdźmy jakiś wspólny system, który pozwoli w sposób sprawiedliwy naliczyć opłatę. Bo naszym zdaniem, moim i urzędu, nie ma tak w Zamościu, że jest 49 700 osób śmiecących. Jeśli jest zameldowanych 63,5, a GUS, Główny Urząd Statystyczny, mówi o tym, że w Zamościu mieszka 65 000 osób, to znaczy, że ponad 10 000 osób unika tej opłaty. Tak jak za abonament radiowo-telewizyjny, tak samo i tutaj. Dlaczego to się dzieje? Bo nie ma instrumentu, który pozwala sprawdzić, ile osób rzeczywiście mieszka w danym domu. Nie ma takiego instrumentu. Jest tylko deklaracja i każdy deklaruje, ile jego zdaniem mieszka w danym bloku. O ile w domkach jednorodzinnych jest trochę trudno ukryć osoby dodatkowe, o tyle w blokach trochę łatwiej. Wystarczy, że ktoś wynajmuje mieszkanie, jest sam właścicielem, podaje siebie jako osobę, a mieszka tam 3, 4, 5 osób. I z tym jest największy problem. Spółdzielnie, wspólnoty oczywiście argumentują w ten sposób, że ktoś im podrzuca śmieci, że są różne sytuacje, o których oni nie mają pojęcia. Dlatego naszym zdaniem zużycie wody, które średnio w naszym mieście wynosi 2,4 metra sześciennego, czyli 24 zł by wyszło, jest najbardziej sprawiedliwym systemem. Ale ustawodawca dopuszcza 4 różne podstawowe systemy i systemy mieszane. Dlatego dostaniecie Państwo ankietę, w której są te 4 systemy zawarte i będziecie Państwo mogli wypowiedzieć się, które Państwa zdaniem są najlepsze. Niezależnie od tego, jaką decyzję Państwo podejmiecie, to do Rady należy głos ostateczny w tej sprawie. Jeśli się okaże, że Rada, powiedzmy, utrzyma stawki na obecnym poziomie, to my będziemy musieli ściąć w pierwszej kolejności inwestycje, a później wydatki bieżące. Bo niestety za tą usługę trzeba zapłacić. I czy to zrobi nasz PGK,
który moim zdaniem bardzo rzetelnie skalkulował ofertę, a jeżdżę po kraju, ostatnio byłem w Raciborzu, gdzie stawka jest 21 zł od osoby i w tej chwili się przymierzają do kolejnej podwyżki. Czy firma z Lublina, która w Lublinie jest od 35 i w różnych konfiguracjach spada nawet do niższych kwot, a już pan prezydent Żuk mówi, że brakuje mu w systemie 13 milionów i trzeba będzie coś z tym zrobić. Czy zrobi to PGK, czy jakakolwiek inna firma? Przed tym problemem nie uciekniemy. Możemy na pewno, i o to apeluję i proszę, żebyśmy segregowali śmieci, bo możemy w ten sposób zaoszczędzić. Część śmieci wprawdzie nie spali się za te 700 zł plus dowóz i VAT. Będzie je można w jakiś sposób oddać, ale czasy, kiedy na przykład za makulaturę dostawało się pieniądze, minęły. My w tej chwili, żeby sprzedać makulaturę, musimy zapłacić 100 zł za tonę. Zarabiamy jeszcze tylko na butelkach plastikowych typu PET. Tylko że ich jest stosunkowo mało w całej masie. Ich jest, nie wiem, w tej chwili może 1000 ton w prawie 20 tysiącach śmieci, które produkujemy. Tu jeszcze jest jeden paradoks. Państwo zobaczycie za chwileczkę na slajdach, że przy tej ilości deklaracji, jakie jest, to w Zamościu produkuje się więcej śmieci niż średnia ogólnopolska. Co oznacza, że albo oszukujemy i tych śmieci produkuje więcej, ale większa ilość osób, albo rzeczywiście żyjemy mocno konsumpcyjnie, co też nie jest dobre dla środowiska naturalnego. Szanowny panie, turyści rozliczani są w innym systemie. Oni za nich płacą firmy, czyli hotele, pensjonaty, które podpisują umowę na tak zwane nieruchomości niezamieszkałe. My rozmawiamy w tej chwili tylko i wyłącznie o nieruchomościach zamieszkałych, czyli tam, gdzie są zameldowane osoby i żyją mieszkańcy. Oczywiste jest, że część z tych mieszkańców przyjmuje turystów, robi to legalnie bądź nielegalnie, ale system odwody pozwoliłby to uszczelnić. Bo jak ktoś przyjeżdża, zużywa wodę, to i od razu zapłaci za śmieci. Tak jest moje zdanie. Oczywiście państwo możecie mieć inne i cieszę się, że możemy na ten temat porozmawiać. Natomiast mam nadzieję, że taka dyskusja wymusi u państwa przemyślenie tego systemu, tego modelu, tak samo jak u radnych i rozmowę na ten temat, bo my namawiamy radnych do tego, żeby pracować nad tą kwestią praktycznie od 2018 roku. Zarówno nad zmianą systemu, nad naliczaniem inaczej tej stawki, jak też nad całym systemem segregacji i opłaty za to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w tej chwili będzie prezentacja na temat, dlaczego śmieci tyle kosztują. Szanowni Państwo, Wydział Gospodarki Komunalnej Młynarski Piotr. Chcę Państwu przedstawić tą prezentację, żeby Państwu tę wiedzę przybliżyć, jak to wygląda z tym kosztem śmieciowym tak naprawdę. Skąd się te koszty nasze wzięły, żeby nasza dyskusja była bardziej merytoryczna, żebyśmy taką wiedzę posiadali. I teraz tak, mamy rok 17, jak Państwo dobrze widzą, 7 milionów jest koszt systemu, natomiast mamy rok 20, tak jak mówił Pan Prezydent, po przetargu i po przeliczeniu kosztów wychodzi nam 17 milionów na rok 20. Jest to wzrost ponad 100% w stosunku do roku 19, myślę, że też około 100%. Tak, tak, dobrze, już siadam. I teraz nasz RDF, czyli paliwo alternatywne. Kiedyś tak naprawdę RDF był bardzo tani, tak jak dobrze teraz widać. Natomiast dzisiaj z RDF cena szybuje nawet do 700 zł, a i są miejsca w Polsce, gdzie płaci się już nawet około 1000 zł. Tak naprawdę. I powód jest tego też taki, że bogatsze gminy, bogatsze miejskie gminy zwłaszcza, przetargi wygrywają w miejscowościach, które są oddalone od tych gmin, ale oferują stawki wyższe. Taką sytuację mamy między innymi w Rzeszowie, gdzie miała być spalarnia, która miała obsługiwać miasto Rzeszów. Natomiast stało się tak, że spalarnia obsługuje miejscowości podwarszawskie głównie. Teraz tam stawki oscylują w wysokości 300 zł, 303, czyli na te wysokości maksymalne, jaka jest możliwa od osoby na ten moment. I to jest ciągle mało. Ostatnio był u nas człowiek z podmiejscowości warszawskich i stwierdził, że stawka 16 jest stawką promocyjną. Tak naprawdę na ich warunki oczywiście, bo tylko o tym mówimy.
Kolejny koszt jest to tak zwana opłata marszałkowska, czyli ta opłata za składowanie. Ta opłata też bardzo obciąża nasz system. Ona wzrasta też bardzo szybko. W tym roku też był wzrost skokowy i stąd taka wartość. I tak to wygląda na ten moment. I teraz... Proszę, bardzo bym prosił, żebym mógł dokończyć prezentację, wtedy będzie czas na dyskusję. I teraz tak, mamy tą frakcję bio. Przez długi czas ta frakcja bio tak naprawdę ona się przewijała, ale no, od tego się już nie dało uciec dłuższy czas i w tym momencie musimy to wprowadzić od 1 stycznia. Niestety to się z kosztami wiąże, tak jak widać. Żeby obsłużyć frakcję bio, musimy Państwu pojemniki dostarczyć, tak jak widać, 6800, czy również worki. No i niestety pojazdy, które dotychczas śmieci odbierały, nie mogą frakcji bio odbierać. Musimy zakupić nową śmieciarkę, a docelowo dwie. I stąd też znowu tutaj mamy wzrost kosztów oczywiście. I teraz właśnie ciekawostka. Ilość odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe wzrasta oczywiście, bo jest to związane oczywiście z konsumpcją, z coraz większą ilością opakowań. Nasza ilość odpadów wzrasta. Doganiamy pod względem zachód, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, że ilość odpadów w krajach zachodnich jest dużo większa na jednego mieszkańca niż w Polsce. Myślę, że można w jakiś sposób to oczywiście wiązać z zamożnością danego kraju. I teraz właśnie to. 312 kg przypada Gusowsko średnio śmieci na jedną osobę. W Zamościu mamy 384 kg. Jest to ciekawa statystyka, ponieważ właśnie pokazuje, że albo żyjemy bogato, powiedzmy to tak jednym słowem, albo nazwijmy to inaczej, albo po prostu te osoby gdzieś są, produkują śmieci i my ich nie mamy w ewidencji. Z powodów różnych. O tym też może powiemy później. I poziom recyklingu. Na ten moment poziom recyklingu są w wysokości 50%, jest to stosowne wymagania ustawowe. Miasto Zamość na ten moment ma poziom 48%. Sprawa wygląda tak, że generalnie segregujemy na ten moment dobrze, jednakże trzeba mieć świadomość, że te wartości będą z roku na rok wzrastały i będą potrzebne jeszcze większe środki, jeszcze większa energia ze strony mieszkańców, żeby taki poziom segregacji utrzymać i podnosić go. I teraz to, co Państwu też pewnie interesuje, jak pewnie segregować śmieci. Mamy takich wiele różnych ciekawych spraw, gdzie pewnie nie każdy może wiedzieć, bo od tego jesteśmy, żeby Państwu świadomić. I teraz tak, mamy tutaj szkło. I wielu mieszkańców często myli, to nieraz widać właśnie przy pojemnikach na segregację, że stoi nieraz szkło zbrojone, czy inne różne żarówki, deflektory, czy jakieś tam lampy. Tak naprawdę do pojemników na szkło powinno trafiać tylko i wyłącznie szkło opakowaniowe. Jest to z tym związane, że generalnie szkło ma różną temperaturę topnienia i nas interesuje w tych pojemnikach przede wszystkim opakowania szklane, butelki, które trafiają później do huty oczywiście jako materiał do ponownego użycia. Kolor brązowy pojemników, czyli frakcja bio. Tutaj generalnie wrzucamy wszystko, co jest pochodzenia roślinnego. Nie wrzucamy oczywiście mięsa ani innych odpadów pochodzenia zwierzęcego. Także tutaj też może pojawić się drewno, z tym, że tak naprawdę, żeby tego nie mylić pojęć, żeby nie wrzucać do tego pojemnika jakiegoś drewna meblowego i tym podobnego, bo to w tym wypadku tutaj nie o to chodzi. Generalnie jakby to ująć jednym zdaniem, chodzi nam tutaj o odpady z pielęgnacji ogrodów i po prostu odpady, obierki warzywne, które właśnie tutaj powinny lądować. I ważna rzecz, prosimy o to i mieszkańców wielorodzinnych, przede wszystkim zabudowy wielorodzinnej, żeby trafiały tutaj odpady bez opakowań, czyli bez worków. Czyli wysypujemy takie odpady do pojemników bez worków. Kolejna frakcja to jest papier. I tutaj oczywiście wrzucamy gazety, czasopisma, aby nie były lakierowane. Papier, książki, to jest rzecz oczywista.
Staramy się unikać papieru zabrudzonego, w tym jakieś opakowania po pizzy, na przykład jeśli jest zabrudzone. Kartonów po mleku, napojach, bo to są już opakowania wielomateriałowe. Tapety, nawet jeśli wyglądają na to, że są z papieru, to generalnie ich tutaj nie wrzucamy, bo to jest zupełnie inny papier, który nie nadaje się do takiego ponownego użycia. I teraz tak, plastik, bardzo ważna rzecz. I metale, czyli do pojemników i worków wrzucamy plastik i metale. To, co zawsze używamy mieszkańców i robimy to cały czas i też Państwa staramy się uczulać, żeby generalnie te butelki zgniatać. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, jako tutaj generalnie dominuje na osiedlu Świętego Piątka, to myślę, zawsze chwalimy mieszkańców jednorodzinnych, że robią to dobrze, bo starają się sami mieć jakby no mniej tego miejsca, żeby zajmowały te odpady. Natomiast w blokach mamy nieustannie ten problem, że wozimy powietrze. Po prostu. Tutaj nawet można się zapoznać na korytarzyku przy wejściu do tej sali. Jest bardzo fajne urządzenie do zgniatania butelek, co mnie bardzo zaskoczyło i oczywiście pozytywnie, że takie coś tutaj jest i że się tego dzieci uczą oczywiście, żeby już od samego początku takie rzeczy zgniatać, żeby były po prostu jak najmniej zajmowały, żebyśmy mogli je wywozić sprawnie, szybko, jak najmniejszą ilością kursów. Wszystko co inne, co nie trafia do szkła, w tym właśnie między innymi, tak jak mówiliśmy, jeśli jest to szkło zbrojone czy inne, staramy się tego nie wyrzucać, albo do punktu selektywnego, albo najlepiej do odpadów zmieszanych, jeśli jest taka możliwość. I jeszcze chciałem Państwu pokazać kilka przykładów właśnie, złych przykładów tak naprawdę, naszego segregowania. To są oczywiście początki, także tutaj nie ma co wyrokować, że jest źle czy dobrze, jednak no tak to wygląda na dzień dzisiejszy frakcja bio. Mamy takie zdjęcia, mamy plastiki jak widać, także nie jest to do końca tak jak być powinno. Jeszcze może na sam koniec słów kilka o naszej ankiecie, na czym polega każda metoda, może jakieś wady i zalety. I tak, jeśli chodzi o naszą metodę od osoby, no jest to metoda, która generalnie nie ujmuje dynamiki mieszkańców. Jeśli ktoś żyje jedną nogą w Zamościu, jedną nogą w innym miejscu zupełnie, albo pracuje sezonowo, generalnie system od osoby takiej osoby nie ujmuje. To jest największa wada tego systemu od osoby. Kolejne systemy to są następujące. Od ilości żytej wody, co właśnie chcieliśmy Państwu zaproponować, bo generalnie nasza opinia jest taka, że ilość wody oddaje faktyczną ilość zamieszkujących osób. Są oczywiście pewne kontrowersje, bo żadna metoda nie jest idealna. Jednak w tym przypadku na pewno ta metoda ujęłaby te osoby, które dzisiaj takie opłaty unikają i nie płacą. Inna metoda jest również od powierzchni lokalu. Jest to mniej popularna metoda, przeważnie w dużych miastach, gdzie żyje się na małej przestrzeni, ale też ma to swoją wadę oczywiście taką, że jeśli żyje osoba samotna na przestrzeni większej, bo wszyscy wyjechali powiedzmy, to też musi ponosić dużo opłaty w związku z tym. I jeszcze jest metoda czwarta, gospodarstwo domowe, czyli opłata ryczałtowa za śmieci. I w tym wypadku także to nie jest do końca sprawiedliwe, bo ponieważ jest to jedna opłata, niezależnie od ilości osób. W zależności od miejscowości zdarza się, że gminy takie opłaty od gospodarstwa różnicują, jednakże do tego podchodzą różnie organy kontroli, także tutaj jest temat ze dużym znakiem zapytania tak naprawdę, jak taką metodę określić, jak o niej coś powiedzieć, czy stawkę do niej dobrać. Z mojej strony tyle. Chciałbym podziękować bardzo za uwagę i zapraszam do dyskusji Państwa. Dziękuję bardzo. Wystąpił przed Państwem pan Piotr Łynarski z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a teraz oddaję głos panu Andrzejowi Lubczykowi z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu. Dobry wieczór Państwu. Widzę po oknach, że to już noc. Jeżeli Państwo pozwolicie, to sobie usiądę. Będzie mi łatwiej.
Tak jak Państwo zobaczyliście tutaj prezentację, która przybliżyła Państwu i segregację, i co się dzieje z odpadami, i pewne punkty, i też kolor pojemników, czy kolor worków, które sugerują, jak radzić sobie z odpadami. Ale ja chciałbym Państwu przybliżyć to, z czym my, jako przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, z czym my się stykamy i gdzie jest nasz problem. Tak jak wspomniał Pan Prezydent, problem odpadu to jest problem nie tylko Zamościa, to jest problem ogólnopolski. I z tym spotykają się wszystkie samorządy. To nie jest tak, że tylko to jest u nas. I to jest taki trochę nasz wymysł, że my sobie tutaj chcemy coś żonglować cenami odpadów, bo też tak nie jest. Są już takie miasta jak Nowogard, które już nie wywozi odpadów. Tam leżą worki na ulicach i nikt się tym już nie zajmuje. Po prostu nie ma odpowiedniej opłaty i burmistrz powiedział, że nie będzie woził. Ja nie mówię, że to jest dobry przykład. Absolutnie. To nie o to chodzi. Ale chciałbym Państwu jakby przybliżyć, bo to wpadają pewne takie nazwy, które nam są bliskie, może Państwu, Państwo też znacie, ale ja to przybliżę jeszcze. Tak w ten sposób, byście wiedzieli Państwo, o co w tym wszystkim chodzi. A inaczej mówiąc, skąd bierze się ta cena za odpady? Bo to jest ten element, o którym dzisiaj mówimy. Za wszystkie odpady. Mamy w ten sposób, tak jak Państwo, może powiem tak bardzo prostym językiem. Odbieramy od Państwa odpady i one są przewożone do dębowca. Tam jest taka instalacja komunalna, duża instalacja wybudowana, która, tam są te odpady segregowane. Jak to wygląda segregacja? Tam pracują ludzie. Tam są taśmy produkcyjne, gdzie ludzie własnymi rękami wybierają z tych odpadów, które Państwo tutaj nam zostawiacie, czy my zostawiamy, i segregują. Bardzo ciężka praca. Praca, która wymaga też wysiłku fizycznego i nie tylko. To jest jeden z elementów, który na to się składa. I tutaj, proszę Państwa, jakby oddzielamy pewne frakcje, które są istotne w dalszym zagospodarowaniu. I jak tutaj już padło, nie wiem, czy Państwo jakby wiecie, o co chodzi, sądzę, że tak, że powstaje tak zwany RDF. RDF to jest takie paliwo energetyczne, z którym nic innego nie możemy zrobić, tylko musimy je spalić. I tu się zaczyna problem. Dlatego o tym chcę Państwu powiedzieć. Ten RDF, i to nie jest też nasz wymysł, to nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili, że będziemy spalali RDF. Problem z RDF-em, i to jak dotyczy, jak wspomniałem, dotyczy wszystkich gmin, polega na tym, że nie ma gdzie tego spalić. Mówiąc o Polsce, nie tylko o naszym regionie. Jest za mało spalarni, a my ustawowo mamy obowiązek spalać. I stąd robią się schody, jeśli chodzi o spalanie. Bo ten RDF my spalamy w cementowni Chełm. Się cieszę, że Państwo wiecie. Ja tylko być może, że to jest związane z technologią spalania, żeby były odpowiednie filtry. I ciekawa sytuacja, to nie cementownia Chełm zabiera od nas te odpady, ani my też sami nie możemy zawieźć tego. Bo to najlepiej było, gdybyśmy mieli własny transport, zawieźć do cementowni i przekazali cementowni. Tak, nie ma. Odbierają od nas firmy, które pośredniczą, bo my nie mamy dostępu do cementowni jako takiej. I stąd rodzą się koszty. Tak jak było tutaj wspomniane i Państwo doskonale o tym wiecie, i tu Pan Prezydent wyraźnie jasno powiedział, że tona RDF-u dzisiaj kosztuje 700 zł plus 50 zł transport. Bo transport... Pewnie się z Panem zgodzę. Pewnie monopol. Ale my nie mamy na ten monopol żadnego wpływu. Po prostu. Może ja skończę, będziemy dyskutowali, bo tak to będzie długo. I my musimy w taką cenę, jakby za taką cenę sprzedać ten RDF. A jeszcze śmieszniej jest to, ogłosiliśmy 3 przetargi. Kto będzie woził RDF od nas z Dębowca do cementowni Chełm? Nie zgłosiła się żadna firma. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
trudno powiedzieć, jak to się dzieje, ale taka sytuacja. Zgłosiła się później na innych zasadach firma, którą myśmy z konieczności musieli wziąć, bo nam rosną hałdy tego RDF-u, który musimy spalać. I to jest jeden koszt, który wynika z tego, co my robimy. I drugi koszt, bo to, co nie jest do spalenia, my to oczywiście zostawiamy, mówiąc kolokwialnie, na wysypisku. Ale to też nie jest za darmo. To nie jest tak, że my sobie składamy, tak mamy czasami wyobrażenie, że my sobie składamy w dębowcu, to sobie leży. My za to też ponosimy opłatę. I łącznie te opłaty dają taką kwotę, jaką my jako przedsiębiorstwo do przetargu była taka kwota przeliczona. W sposób jasny, wyraźny, czytelny. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Z czym to się łączy? My nie możemy sobie pozwolić na to, że jako spółka, żeby ponosić stratę w spółce. Mówiąc krótko, jak tak zrobimy, to będziemy tam na Okrzeje szukali miejsca, żeby dobrze tam sobie posiedzieć, bo tutaj nie ma zabawy. My odpowiadamy własnym majątkiem za to, jaką decyzję, jaką podejmujemy w spółce. Ale tak to wygląda. Następny temat to jest taki, że padło tutaj stwierdzenie, że tylko jedna firma, to znaczy PGK, zgłosiła się do przetargu. I taka argumentacja jest, że no ktoś mógł się jedny zgłosić, bo są duże koszty. Ale my tylko wyliczyliśmy to, co my musimy ponieść i tak wystartowaliśmy. Każda inna firma mogła. Tak samo każdy z nas. Bo ja mam wrażenie, drodzy Państwo, nie chcę tutaj jakiejś takiej spiskowej teorii dziejów tworzyć, że my jakbyśmy siedzieli tutaj, ten stół, który siedzi z tej strony i Państwo, to są dwa obozy, które mówią, że my chcemy od Państwa pieniędzy za odpady, a my chcemy tylko tych pieniędzy coraz więcej. To tak nie jest. Bo dlatego, że my też mieszkamy w tym mieście. Żyją nasze rodziny, znajomi i każdy chce płacić jak najmniej. Ale trudno powiedzieć, że nie wyliczymy tych kosztów w odpowiedni sposób, to wszystko nie będzie miało sensu. My tylko pokazujemy realnie, jakie są nasze koszty. I z tego wynika cena, która tutaj też pan prezydent mówił jasno i wyraźnie, która sugeruje odpłatność od państwa. Ode mnie też. To nie jest tak, że my mamy za darmo wyborzone. Czy moi rodzice, dzięki Bogu, jeszcze żyją. To tak to wygląda. My mówimy tylko o realnych kosztach, bo ten spór nie jest między nami. Ten spór jest między pewnymi ustawami, ten spór jest z tym, co się dzisiaj łączy w Polsce i to jest nas nie dzieli, powinno nas łączyć. A czasami mam wrażenie, jak słucham zebrań, czy się oglądam, jakby się stali po dwóch stronach barykady. Tak nie jest. My wspólnymi siłami musimy dojść do jakiejś wspólnej konkluzji, o czym też mówił pan prezydent, żeby się zastanowić, jak to zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Bo tak to jest, bo odbiór odpadów to jeszcze nie tylko to jest to, co zabieramy. Bo państwo także przywozicie, są PSZOK-i tak zwane. Punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie w Zamościu. I państwo też tam wozicie i dzięki, że wozicie, bo nie ma tych śmieci, nie ma w rowach, nie ma w lasach i tak dalej, jest wygodnie. Sam koszę trawę i wożę. No bo tak to jest wygodnie po prostu. I tak to wszystko, ale to wszystko są koszty. To nie jest tak, że to się samo z siebie bierze. I tylko chcę powiedzieć państwu tyle, bo to można długo i namiętnie mówić. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że my tylko liczymy, co nas kosztuje. To nie myśmy wymyślili ceny RDF-u. Gdyby było tak, że ktoś z państwa powie tak, panie, ja mogę załatwić cementowni Chem, że my to zawieziecie bezpośrednio my. To my powiemy, będą obniżki za odpady. Wtedy pan prezydent będzie ze mną zgodzi, że tak by było. I nikt nie bronimy tutaj. Możecie państwo nam pomóc. Bardzo proszę. Możemy pomóc, jak wygląda ta cena RDF-u, jak ten RDF można sprzedać. Mówimy tylko to, co od nas jest wymagane. Nas to też boli. To nie jest tak, że to jest bezbolesne dla nas. Ja bym wolał, żeby to system, który się samobilansuje, nie ma problemu. Nie musimy państwu zgłaszać tutaj, że jest taki problem z odpłatnością za odpady. Tak to wszystko wygląda. Jak powiedziałem na wstępie, to jest temat złożony, skomplikowany, ale my nie stoimy po dwóch stronach barykady. My wspólnie razem decydujemy, chcemy się dzisiaj jakby porozumieć, jaką metodę wybrać. Bo to jest dla mnie nie jest uczciwą sytuacją, i to mówię w sposób jasny i klarowny, że państwo płacicie uczciwie, my wszyscy tu jak siedzimy uczciwie płacimy za odpady, ale gdzieś tam mieszkańcy uciekają.
Wieś tam mieszkańcy uciekają. Ja teraz nie chciałbym, że ani ja, ani przypuszczam państwo płacić za kogoś. Bo coś to jest nie tak. A my stwierdzamy, że tak to się odbywa. Bo tych mieszkańców trochę nam brakuje. Gdzieś to już w tych deklaracjach uciekło. I teraz zastanawiamy się, zgodnie z ustawą, to nie sami. My tego nie wymyśliliśmy, tej metody. To nie jest takie widzimisię, nie wiem, pana prezydenta, ratusza, tylko nas wszystkich. Jaką metodę wybrać, żeby ci, którzy nie płacą, a nie płacą i wiemy o tym, państwo może sami doświadczacie, że ktoś każdy zdeklarował, bo mniej się wywozi. Może tutaj u nas, bo ja niedaleko mieszkam, to wiem, jak to wygląda. W tych domkach jednorodzinnych to jakoś inaczej kształtuje. To jest ważny element, bo tutaj gdzieś tam coś uciekło. My chcemy jakby... Nie ma metody znalezienia innej. Nie można wejść ze strażą miejską do mieszkania, sprawdzić, ilu mieszkańców mieszka. Żadnych instrumentów prawnych nie ma miasto do tego. I to jest problem, ale ktoś nie płaci. Stąd też to się kumuluje. I ostatni jakby temat, bo to można mówić długo, ale tutaj wspomniane było, to jest ważny element, to jest segregacja odpadów. Państwo wiecie, tam państwo, niektórzy państwo macie takie ulotki tutaj, gdzie Urząd Miasta takie ulotki tutaj sporządził. Dla mnie bardzo czytelne, może nie zawierają zbyt dużo treści, ale co istotne jest, bo to jest, tutaj mamy kosze, kolory, co się wrzuca, czego się nie wrzuca, bo to jest istotne dla nas. Z czym to się łączy? Niestety wspomniany RDF, już państwo wiecie, co to jest ten RDF, to jest ta frakcja, którą spalamy, która musi być spalona, ona ma ogromną wilgotność. Bo się też to łączyło, że te bioodpady też w jakimś stopniu były w tym RDF-ie. I teraz można powiedzieć tak, że my wozimy 40% wody. Bo tak to wygląda, tak to z tych naszych badań wynika. Jak my oddzielimy frakcję bio, mamy nadzieję, że to nam poprawi, jeśli chodzi o jakość i to będzie bardziej suche i będzie mniejsza waga tego RDF-u. Ja sam widzę u siebie w domu. Od momentu, jak zacząłem segregować, to w tym pojemniku na odpady zmieszane, proszę mi wierzyć, jest zdecydowanie mniej odpadów. Jest zdecydowanie mniej odpadów. I to jest też nasza wspólna sprawa, żebyśmy się nauczyli segregować. To niewiele kosztuje, ja to widzę. To nie jest jakiś wysiłek wielki. Musimy też, ja też wyczytywałem z tej broszurki, co tu trzeba, co nie trzeba. Tak to wygląda. I jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie dostał takiej broszurki, to dostanie. Tak to pan dyrektor mi podpowiada i będzie mówił, że tak to wygląda. I to są nasze, drodzy państwo, takie podstawowe informacje, bo to można mówić godzinami. Jak to wygląda, jak to się bierze, skąd się bierze, jakie są cyfry, z czego to wynika. A ja mówię o tych zasadniczych sprawach, skąd bierze się koszt zagospodarowany. Dwa elementy. Mamy odbiór, bo muszą samochody jeździć i samochody odbierają od państwa. Też jak pan prezydent wspomniał, że tych frakcji jest więcej i tych samochodów więcej kursów, więcej będzie jeździło, to doskonale wiemy, bo to paliwo i wszystko inne. To się składa cały szereg elementów. I drugi element, ten, który nabija tę cenę, to jest zagospodarowanie. Bo to nie tylko jest to, co zabierzemy od państwa. Tylko musi być jeszcze zagospodarowanie, które, mówiąc brzydko, nabija te koszty. Tyle z mojej strony, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Lubczyk z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu. Szanowni państwo, no i teraz przyszedł czas na konsultacje, na państwa głos w sprawie. I jeszcze raz bardzo, już widzę, jeszcze raz bardzo serdecznie państwa proszę o zachowanie kultury wypowiedzi, bo nie chodzi o to, żebyśmy sobie pokrzyczeli, żebyśmy się przekrzykiwali. Jesteśmy tu po to, żeby służyć państwu spokojnym, merytorycznym głosem, żebyśmy mogli państwu odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i wątpliwości. Przypomnę też, że na koniec konsultacji rozdamy państwu ankiety i właśnie te ankiety są takim namacalnym, takim wymiernym efektem naszych konsultacji, ponieważ głosy z wszystkich ankiet zostaną zliczone, z wszystkich 16 osiedli zostaną zliczone i wyniki tych ankiet zostaną przekazane państwu radnym. Tak więc to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszanie się do dyskusji, wystarczy tylko podnieść dłoń, ja podejdę do mikrofonu i ja rozumiem, że niektórzy z państwa wstydzą się mikrofonu i nie za bardzo też potrafią do niego mówić. Niemniej jednak, żeby wszystkie państwa głosy były słyszalne, to jednak bardzo proszę o zabieranie głosu przy mikrofonie. Pierwszy pan, bardzo proszę.
Marian Król, ja mam do pana prezydenta jedno takie pytanie. Problem śmieciowy nie wziął się z dnia dzisiejszego. Już wszędzie mówili w telewizji, że taki problem będzie. Nasza władza, a pan drugą kadencję pełni, wiedział już w pierwszej kadencji, że takie coś nastąpi. Żaden nawet radny z poprzedniej rady, nawet i na pana wniosek, nic żeście nie zrobili, czekaliście, aż w końcu nastąpi taki problem, że trzeba wołać teraz, zganiać mieszkańców i się pytać, ile podnieść, żeby, że to my nie, tylko ktoś. Przecież można było wejść w spółkę z cementownią, dużo wcześniej umowy pozawierać. Czekało się do ostatniej chwili. Teraz powstaje problem, że musi ktoś pośredniczyć. Właśnie tutaj zadziałała opieszałość sprawowanej władzy, co była wcześniej. I ja mam tutaj pretensje, bo nie patrzyło się daleko zwrocznie, aż problem urósł do katastrofy, tak jak pan mówi, że nie uzbierają śmieci. I chciałbym, żeby pan mi, co pan wcześniej zrobił na ten temat w sprawie odbioru tych śmieci? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, to nieprawda, że problem narastał latami, bo do 2017 roku, jak było widać na tym slajdzie, my do 2017 roku uszczelniając wydatki... Muszę skończyć. Ale bardzo proszę nie przerywać, prosił, bo jak pan prosił, mówił, to nikt panu nie przerywał. Bardzo prosił proszę. Kolega, żebyśmy sobie nie przerywali, ja panu też nie będę przerywał, więc umówmy się w taki sposób. Do 2017 roku, do końca, praktycznie nie dopłacaliśmy z budżetu miasta do gospodarki śmieciami. Wychodziło to na zero. Oczywistym jest, ja to wiedziałem, wszyscy to wiedzieliśmy, że od 2018, 19, a 20 zmienią się kompletnie zasady. Tylko co się z tym wiąże? Czy my powinniśmy wchodzić w spółki z kapitałem meksykańskim, czyli z cementownią i tworzyć? No nie, szanowny panie. Po pierwsze, żaden samorząd nie wszedł w spółkę z cementownią Chełm. Im nie jest potrzebny żaden wspólnik. Oni świadczą usługę i myśmy wiedzieli, że te ceny wzrosną. Natomiast apelo... No bardzo proszę, naprawdę, bardzo nie proszę. Nie pogadamy tak. No, jak wcześniej zawrzeć umowę, kiedy zgodnie z ustawą musimy ogłaszać przetarg? To nie jest tak, że my idziemy, jedziemy i mówimy panie Radzieńciak, bo szef cementowni ma nazwisko Radzieńciak, też tak głośno krzyczy. Panie Radzieńciak, my chcielibyśmy z panem umowę zawrzeć na 10 lat z góry. A pan Radzieńciak powiedział, panie, ja takich jak pan to mam 17, bo jeśli się produkuje 4 miliony ton RDF-u, a spala tylko 1,5, to chętnych jest kolejka. I co się stało od 1 stycznia tego roku? Zniesiono regionalizację. Czyli można spalać w instalacjach, takich jak cementownie czy spalarnie, śmieci z różnych stron kraju. W efekcie co się stało w Rzeszowie? W Rzeszowie powstała spalarnia. Prezydent był przychylny tej spalarni. W Zamościu mieszkańcy nie są przychylni spalarni, jak państwo wiecie. W Rzeszowie prezydent był przychylny, powstała spalarnia. Spalarnia zrobiła przetarg i kto wygrał? Warszawa. Do spalarni w Rzeszowie za 770 zł za tonę zwożone są śmieci z Warszawy do spalenia. Więc prezydent teraz Rzeszowa biega i mówi, że będzie stawiał własną spalarnię. Tylko szanowni państwo, żeby postawić spalarnię, trzeba mieć co zrobić z ciepłem. A my jako miasto nie mamy co zrobić z ciepłem, bo sieć ciepłownicza została sprzedana za poprzednich prezydentów. Veolia jest właścicielem zarówno sieci ciepłowniczej w mieście, jak i elektrociepłowni. Także to nie jest tak, że my nie myślimy. Myślimy, działamy, poprawiamy instalacje w Dębowcu. Teraz robimy grant, żeby zagospodarować frakcję bio. Za chwileczkę złożymy wniosek na usprawnienie i zrobienie biokompostowni oraz kompostowni w Dębowcu. Tylko to też kosztuje. Instalacja, którą mamy w Dębowcu, jest przestarzała na przykład w stosunku do instalacji, która jest w Białej Podlaskiej, a powstały w tym samym czasie. My musimy ją zmodernizować. Koszt modernizacji 25 milionów złotych. Takie są koszty niestety gospodarki odpadami.
No i na koniec jeszcze pan mówił o tym, czy my powinniśmy zawierać spółki, czy przewidywać. Szanowni państwo, samorząd może robić to, co jest w granicach prawa. Jeśli ustawodawca mówi, że ma być 5 kursów, to musimy zrobić 5 kursów. Jeśli ustawodawca mówi, że w mieście trzeba odbierać raz na 2 tygodnie i częściej, bo na przykład z blokowisk czy ze Starego Miasta odbieramy 5 razy w tygodniu czy 6, no to musimy odbierać częściej. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że w gminie Zamość, w której od pewnego czasu mieszkam, bo urodziłem się i wychowałem w Zamościu, ale mieszkam w gminie Zamość, za osobę płaci się 15 zł. Nie, 15 zł, bo ja to płacę. 15 zł w gminie Zamość. Tylko że odpady są odbierane, zmieszane raz w miesiącu, a plastiki raz na 2 miesiące. Wszyscy sąsiedzi i każdy musiał wygospodarować sobie miejsce, żeby składować plastiki, szkło i zmieszane to samo. Nie, u pana zmieszane odbieramy raz na 2 tygodnie. Nie, bo to jest ustawowo. To jest ustawowo. W miastach częściej, na wsiach rzadziej. Niestety. I gdybyśmy zastosowali prosty przelicznik, że w gminie Zamość jest 1 kurs, a w mieście jest 2 kursy, to już ma pan 30 zł. Bo ludziom trzeba zapłacić. Jak pan wsiada do taksówki, to nie mówi pan, dzisiaj jadę gratis, bo to ja jadę. Już raz płaciłem wczoraj. Nie. Za każdy kurs trzeba zapłacić. Takie są koszty w mieście. I szanowni państwo, reasumując, to nie tylko Zamość ma ten problem. Przed podobnymi problemami stały i będą stały samorządy we wszystkich dużych miastach, czy to w województwie lubelskim, czy w Polsce. Tutaj mi pan przewodniczący pokazywał, bo tutaj padło stwierdzenie, że w Warszawie jest od metra kwadratowego. Ja jednak, ponieważ mam pod ręką uchwałę, to upieram się, że nie. Jest od nieruchomości jednorodzinnej i wielorodzinnej. I tam jest 64 i 94 zł od nieruchomości. Inaczej jest oczywiście od salonów fryzjerskich, bo tam są i stawki za wodę, od innych niezabudowanych, gdzie są od pojemnika, ale to nie dotyczy mieszkańców, to dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Tak jak mówię, wszystkie samorządy przed tym stoją i trzeba wybrać taką stawkę. Niezależnie od tego jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której mówił pan prezes Lubczyk. Szanowni państwo, jeśli my będziemy dobrze segregować bioodpady, czyli odrzucać te mokre... No, ja na przykład już dawno wiedząc o tym, że będzie problem ze śmieciami, nie wywożę trawy. Mam kosiarkę, która wstrzykuje tą trawę skoszoną do trawnika. To może mniej elegancko wygląda, ale zostaje. Nie trzeba tego zagospodarowywać. Musimy też przedstawić swoje myślenie właśnie na taką ekologię. Ja liczę na to, że rząd, bo pan mówi o tym, że jestem drugą kadencję. Tak, ja rozmawiam. Jutro będę rozmawiał z wiceministrem klimatu na ten temat i jako samorządowiec przekażę im prostą rzecz. Zróbcie w końcu wymienne butelki. Nie chcę reklamować jednego z browarów, ale pokazuje się w telewizji informacja, że jeden z browarów na rzecz ma butelki zwrotne. Dawno to powinno być, bo w Niemczech czy w innych krajach są butelki zwrotne. Ja sam pamiętam, jak biegałem z butelką po mleko czy śmietanę. I tak powinno być. Tak powinniśmy żyć, żeby ilość tych odpadów spadała. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj się pani zgłaszała. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. My wszyscy tu zgromadzeni na pewno doskonale o tym wiemy, że musimy segregować, chronić naszą planetę i tak dalej, i tak dalej. Ja mam przykład miasta trochę większego jak Zamość, gdzie mam rodzinę. Też jest segregacja śmieci. Stawka za osoby jest 19 zł, u nas 16, tak jakby została. Wynagrodzenie niestety jest dużo większe, więc powiedzmy to się wszystko jakby... relatywnie odnosi, tak? My 16 mamy wynagrodzenia takie, oni 19. To są domki jednorodzinne, siostra ma domek jednorodzinny. Segreguje śmieci, tak jak my wszyscy. Myślę, że wszyscy w domach mamy na lodówkach, na ścianach porozwieszane plakaty, co gdzie. Robiąc obiad się zastanawiamy, tak? Siostra ma pojemniki, nie worki, które się drą. Mają pojemniki czarne na mieszane, żółte na plastiki,
zielony na szkło, mieszane szkło, białe i kolorowe, brązowy na bio. Mieszane odbierane są 2 razy w miesiącu, plastiki 2 razy w miesiącu, czyli my musimy się mniej myć, mniej prać i mniej się myć, bo wiadomo, że co w plastikach ląduje. Bio odbierane są 2 razy w miesiącu, a nawet i 3 razy w miesiącu, w zależności od miesiąca. I pojemniki myte są co miesiąc przez tą firmę i dezynfekowane. Ja serdecznie zapraszam do siebie do domu, gdzie mam po miesiącu bio w woreczku i żaden odświeżacz tego nie ogarnia. A jak wystawiam na ogródek, no to koty mają niezłą wyżerkę. Więc, a takie pojemniki, też takie woreczki, jestem ciekawa, co z nimi są robione. Z te brązowe bio, bo przez miesiąc niech się nazbiera pół woreczka albo 1/3 woreczka i co miasto z tym robi? Wyrzuca i daje nam nowe? Czy myjecie i suszycie i od nowa nam dajecie? Więc jeżeli mamy naprawdę w to wkładać bardzo dużo pracy, a wkładamy, bo takie szkło białe po musztardzie, po jakimś pasztecie, musimy przecież ten papierek odczepić, wrzucić do tektury. Worki są tak chude, że wrzucimy troszkę do tego worka. Odbierane są chyba co 2 miesiące, więc one są po prostu podarte. Więc myślę, że też powinniśmy te worki wystawiać na ulicę, a nie na swoje trawniczki, żeby te samochody gdzieś tam sobie pomiędzy jeździły, no bo tego po prostu nie jesteśmy w stanie dobrze segregować, jeżeli już ma od nas miasto wymagać takich opłat i pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O jakim mieście pani mówiła? O Opolu. Śląskie. Śląskie. Byłem w tamtym tygodniu w Raciborzu. Bardzo blisko Opola. W Raciborzu opłata wynosi 21 zł. Mają tam prywatną firmę, która w partnerstwie publiczno-prywatnym zrobiła RIPOK, czyli to miejsce, gdzie się segreguje odpady. Rozmawiałem z prezydentem Raciborza, ponieważ się znamy, i opowiadał mi, ile mają u siebie śmieci. 280 kg. My mamy 380 na osobę. Pani mówi o tym, żeby rzadziej odbierać. Pokazuje pani przykład Opola, gdzie są częściej odbierane. Opole być może jest bogatszym miastem od Zamościa. Mi trudno to określić, ale musi też pani wiedzieć jedną rzecz. Od kiedy pani siostra płaci w Opolu 19 zł? Od kiedy? Od roku. Nie. W tamtym roku już płaciła 19 zł. I prawdopodobnie przed nią są jeszcze podwyżki. Tak jak w Warszawie. Ale ja pani nie przerywałem i też prosiłbym o to, żeby mi pani zrozumiała mój tok wypowiedzi, bo ja chcę pani powiedzieć, dlaczego tak jest. To nie jest ani nasz wymysł. Myśmy przez bardzo długi okres utrzymywali 10,50, 11,50 do grudnia tego roku. Ale dalej już się nie da. I teraz pani powiem ważną rzecz, bo pani mówi o tym, że się segreguje odpady na 5 frakcji. W tej chwili w Polsce segregujemy na 5 frakcji. W gminie Zamość nadal na 3, bo oni jeszcze nie wdrożyli ustawy. Jeszcze nie wdrożyli ustawy. Ale wdrożą tą ustawę w przyszłym roku, bo kończy im się kontrakt i też będą segregować na 5 i cena znowu wzrośnie. Takie są realia. I teraz, szanowni państwo, jeśli mówimy o segregacji odpadów. Oczywistym jest, że wejście do Unii Europejskiej, przyjęcie tych uregulowań spowoduje wzrost cen. Przecież to wszyscy wiedzieliśmy. My mamy jeszcze o tyle dobrą sytuację, że stosunkowo mało wytwarzamy śmieci, bo te bogatsze społeczeństwa na potęgę wymieniają meble, sprzęt RTV, AGD i tam na przykład przeciętny Niemiec wytwarza 600 kg odpadów. Tylko że oni mają ten system od wielu lat stworzony. My dopiero się tego uczymy. I na koniec. Najciekawszy sposób segregacji mają Japończycy. Tutaj na którymś z zebrań pan opowiadał, bo jego córka mieszka w Japonii. Ja państwu powiem, na ile frakcji segregują Japończycy. Na 45. I żeby było jeszcze ciekawiej, tam nie ma śmietnisk. Nie ma śmietników. Każdy trzyma to w domu. Bardzo proszę. I musi codziennie rano wyjść i wrzucić to do odpowiedniej śmieciarki.
Dlaczego tak się dzieje? Japonia w ogóle praktycznie nie ma wysypisk śmieci. To jest kraj wyspiarski, gdzie jest bardzo droga ziemia, nie ma tam wysypisk. I u nas jest to samo. My na wysypiskach od 1 stycznia praktycznie nic nie możemy zostawiać. Poza popiołem, którego się nie da przetworzyć, i resztkami tak zwanymi pocitowymi. I to wszystko. Także, szanowni państwo, ja rozumiem, że może pani porównywać Opole do Zamościa. Tak jak mówiłem, w Opolu podwyżki były wcześniej, w Zamościu dopiero się rozpoczynają. W Opolu się nie skończyły. Podejrzewam, że w Zamościu również nie. Natomiast mogę państwu obiecać jedną rzecz. Że gdyby się tak nagle okazało, że rząd zmieni prawo i liczę na to, i będę jutro rozmawiał w tej sprawie, że rząd zmieni prawo i pozwoli na przykład składować RDF, zejdzie nam spora część kosztów, to my natychmiast przedstawimy radnym projekt uchwały o zmniejszeniu opłat. Ale na dzień dzisiejszy nic takiego zrobić nie możemy, bo prawo jest takie. Musimy zbilansować system. Musimy zapłacić tyle, ile chcą podwykonawcy, czy też wykonawca główny. Jeśli tego nie zrobimy, istnieje obawa, że śmieci zostaną na ulicach. Bo z systemem śmieciowym, szanowni państwo, jest tak samo w tej chwili jak z energią elektryczną, nie wiem, ze sklepem z butami. Nie można przyjść i powiedzieć, szanowny panie, te buty są po 300 zł, ja je kupię za 150. Nie. Jest cena, musimy ją zapłacić. Tak samo z energią elektryczną. Nikt nie dyskutuje. Ceny energii rosną, dlaczego? Bo przyjęliśmy takie, a nie inne rozwiązania, jeśli chodzi o CO2, o dwutlenek węgla. Rosną koszty. Myśmy byli całe życie oparci na energetykę węglową i ceny energii elektrycznej będą rosły. Będą rosły, niestety. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dobrze, spokojnie. Teraz zgłosił się pan Sławomir Ćwik, a o panu pamiętam, że się pan zgłosił. Tylko kolejeczka jest, dobrze? Dobry wieczór państwu. Usłyszeli państwo dzisiaj już dużo na temat gospodarki odpadami ze strony władzy wykonawczej. Ja chciałbym nas świetlić to też z punktu widzenia radnych, jak to wygląda. Dlaczego w ogóle konsultacje? Dlaczego o to wnioskowaliśmy? Tutaj w ogóle jestem winien wytłumaczenie, ponieważ wniosek o konsultację złożył formalnie radny Zagdański. Pozostali radni się do tego przychylili. I chodziło nam o to, żeby naświetlić państwu w ogóle problem, skąd się to bierze. Bo były też takie wnioski, że radni mogli w styczniu podnieść opłaty, nie byłoby tematu, że te konsultacje to są kolokwialnie tylko dla PiS-u. Tak, proszę państwa, nie jest. My też mieszkamy w tym mieście. Też wiemy, jak wysoką stawką byłoby 30 zł od osoby i 10 zł od metra sześciennego. Byłoby to 3 razy drożej niż w Chełmie, 2 razy drożej niż w Białej Podlaskiej. Wydaje nam się, że jest to nieuzasadnione. Tutaj wielokrotnie państwo słyszeli hasło RDF. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z państwa mogą do końca nie wiedzieć, co to jest ten RDF, prawda? RDF to jest to, co już nie da się wysegregować, czyli ani papier, ani szkło, ani bio, ani nie to, co z sita spadnie na spód, czyli jakieś drobne rzeczy, tylko cała reszta, czyli zatłuszczony papier, plastiki, których się nie daje przetworzyć, stare meble wielkogabarytowe. Wszystko to jest ten tak zwany RDF, czyli to, z czym już nic nie możemy zrobić, to trafia do spalenia. Także chcieliśmy, aby były konsultacje, aby powiedzieć, że to nie radni chcą państwu podnieść opłaty. Bo my tak samo jak państwo jesteście mieszkańcami. I niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że najpierw jako mieszkańcy, jako konsumenci mamy ponieść konsekwencje działań wszystkich innych nadrzędnych organów. I tak nad państwem powiedzmy, że jest Rada Miasta, która uchwala faktycznie tą stawkę. Robi to na wniosek prezydenta, który z kolei dostaje ofertę od PGK-u. Skąd się biorą te koszty? W dużej mierze one wynikają z polityki rządu. Właściwie przede wszystkim. Nie mówię, że tylko z tego, także i z poprzednich, które ewentualnie coś nie robiły, no ale ostatnie 4 lata był czas, żeby wiele zrobić. To, co państwo widzieliście, opłata marszałkowska, wzrost od 2017 roku do dzisiaj ponad 10-krotny. Wtedy to było 24 zł za tonę, dzisiaj 270 zł za tonę. Co to jest ta opłata marszałkowska? Podatek, który my musimy de facto zapłacić od tego, co trafi na składowisko, czyli popiół i ta podsitowa część. Rocznie, tak jak twierdzi prezes Malucha, jest to 5000 ton, a więc rocznie musimy zapłacić 1 300 000 jako mieszkańcy Zamościa podatku od śmieci, które odstawiamy. Kwestia RDF-u. Faktycznie też taki wzrost cen, no ale dlaczego? No, od lat było wiadomo, że
trzeba będzie to spalać i też było wiadomo, ile tego jest. Miało być wybudowanych 16, przynajmniej 16 dużych spalarni przy wszystkich miastach wojewódzkich. Na to było nawet duże dofinansowanie unijne. Wybudowano tylko kilka. Kraków na przykład się nie martwi, RDW ma swoją dużą komunalną spalarnię i oni problemu nie mają. Wszyscy pozostali mają problem, chociaż nie wszyscy, bo ci, którzy mają spalarnię dzisiaj, świetnie zarabiają, pośrednicy świetnie zarabiają. Budżet też zarabia, bo ma 0,5 miliarda VAT-u od tego, co my zapłacimy. To też znowu my musimy zapłacić. Kolejna kwestia związana, a co można było zrobić? Mógł rząd przez ostatnie lata dofinansować na przykład jednak samorządy, żeby wybudowały swoje spalarnie, albo może dostosować na przykład elektrownie do tego, żeby też mogły spalać RDF, bo wiadomo było, że trzeba będzie go spalić. Kolejna kwestia to jest na przykład o przedsiębiorców, jeśli chodzi. Oni też produkują przecież śmieci, prawda? Firmy, sklepy, restauracje, hotele, wszyscy produkują śmieci, ale oni mają płacić dużo niższe stawki niż my, ponieważ im przewidziano maksymalną stawkę za śmieci, które oni będą odstawiać, na stosunkowo niskim poziomie. I o to też miasta, samorządy wnioskują, aby ta polityka została zmieniona, aby rząd wydał nowe rozporządzenia, aby urealnić te stawki, które będą płacili przedsiębiorcy, bo przecież bez sensu, aby to samorządy, aby mieszkańcy musieli dopłacać do śmieci, które generują firmy. I to, co my ewentualnie możemy wnioskować do rządu o zmianę polityki, co wpłynie na zmniejszenie cen, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, gdzie mamy tak naprawdę realny wpływ na to, że śmieci będą taniały, to jest kwestia, to o czym dzisiaj Państwo cały czas słyszeliście, czyli to jest segregacja, że sami u źródła możemy wysegregować najwięcej i w ten sposób realnie wpływać na obniżkę cen. Jeśli chodzi o kwestię metody, wydaje nam się, że lepiej jest stosować metodę od mieszkańca, a nie od zużytej wody. I o to też wnioskujemy od dawna, aby ten system uszczelniać i wykorzystywać do tego szereg różnych rozwiązań. Czyli to jest po pierwsze dyscyplinowanie mieszkańców do tego, aby zgłaszali zgodnie z prawdą i wykorzystywanie też do tego i jako do uszczelnienia wskazań wody, gdzie widać na przykład w jakich nieruchomościach jest zużycie wody, a ktoś nie jest tam zameldowany. Wykorzystywanie baz danych, które posiada Urząd Miasta, bo z których może korzystać, bo macie Państwo na przykład kwestie osób, które korzystają z różnych form wsparcia, czy poprzez na przykład 500+, 300+, formy wsparcia Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny, gdzie jest informacja, gdzie kto zamieszkuje. To jest baza uczniów w szkołach, gdzie jest wskazane, gdzie kto zamieszkuje. Szereg innych jakby tych informacji, które miasto posiada o miejscu zamieszkania i też trzeba je weryfikować z tą bazą, czy te osoby zadeklarowały śmieci do rozliczenia w Zamościu. Także do tego zachęcamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja zauważyłem, że część z Państwa już wychodzi, więc bardzo proszę pamiętać, że przy wyjściu czekają na Państwa pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i bardzo by nam zależało, żebyście Państwo tę ankietę, o której już kilkukrotnie tutaj wspominaliśmy, wypełnili. Oddaję głos Pani. Ja po prostu, może nie będę wstawać, tylko tak, chciałabym oczywiście poprzeć swoją poprzedniczkę, bo przede wszystkim dla mnie największym problemem to jest to, że dostajemy worki. Ja sobie nie wyobrażam, gdzie ja te worki mam trzymać. Naprawdę, to powinny być pojemniki, które będą stały wtedy na działce i nie ma problemu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tutaj jak pan prezydent mówił, że w gminie Zamość śmieci można wybierać rzadziej, te niesegregowane. My też jesteśmy za tym, bo na przykład jeżeli mieszkają dwie osoby, to naprawdę wybieranie co dwa tygodnie pojemnika wcale nie jest koniecznością. Naprawdę to nie jest niezbędne. A trzecia sprawa, to z tego co wiem, na etapie, kiedy ustawy są procedowane, to są konsultowane ze specjalistami. Więc dlaczego w naszej ustawie nie ma takiego zapisu, że te śmieci są po prostu ważone w momencie odbierania? I wtedy płacimy za swoje. W wielu krajach świata tak to jest robione i nie ma z tym żadnego problemu. Śmieciarki mają wagi, ważą, zapisują i płacimy za to, co rzeczywiście oddajemy. I wtedy nie patrzymy na sąsiadów, nie zastanawiamy się, kto jest zameldowany czy nie. A u nas wciąż nie możemy płacić za siebie. Pamiętam, przed laty mieszkałam w bloku, gdzie nie była opomiarowana woda. Sąsiadka
prała zarabiając na tym. Nas było czworo, ona była sama. Ja płaciłam za nią. Dlaczego? Skończyło się to, więc może po prostu w tym kierunku starajmy się, żeby te przepisy były zmienione, że śmiecimy, płacimy za swoje śmieci. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Ma pani rację co do tego, że powinniśmy płacić za swoje śmieci. Ale ustawodawca tego nie przewidział. Nie, samorząd nie jest stroną. Chwileczkę, pani jest trzecia. Samorząd nie jest stroną. Ustawodawca tego nie przewidział. Są takie rozwiązania, nie przewidział. Nie waży się śmieci, a także się nie ocenia ich. Bo szanowni państwo, padło tutaj wiele sformułowań dotyczących tego, jakie frakcje ile kosztują. Jak ocenić, jak ma ocenić śmieciarz, który dostaje w worku śmieci, czy tam jest PET, czyli butelka plastikowa, którą można sprzedać i zarobić na niej 5-10 groszy, czy tam nie ma PETa, tylko jest karton po mleku, który trzeba spalić za 7 zł. Będzie każdy worek rozrywał i mówił, nie, pani dała 30 kilo, ale to tam 10 kilo się sprzeda, a za 20 musi pani zapłacić. Przy 49 700 osobach zadeklarowanych, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego ustawodawca wprowadził opłatę, która tak naprawdę jest ryczałtem. Ryczałtem od osoby, czy bardzo od proszę. Mieszkania, czy od metra sześciennego. Różne kraje różnie to rozwiązały. Opowiem państwu, jak jest w Szwajcarii, bo znam ten system, byłem tam wielokrotnie, mam rodzinę. Tam się kupuje worek. Kupuje się worek, który kosztuje powiedzmy 10 franków i on służy tylko i wyłącznie do tego, żeby tam zapakować papier. 10 franków bardzo dużo, ale tylko w takim worku przyjmie śmieciarka ten papier. Więcej. Śmieciarz, jeśli raz czy drugi zobaczy, że ten kod kreskowy jest źle przesegregowany, otworzy worek i zobaczy, że jest źle, wywali wszystko i zostawi. Trzeba kupić kolejny worek i dobrze posegregować. Jeden worek potrafi kosztować 40 zł. W zależności od frakcji, jaką chcemy. Szkło jest troszeczkę tańsze, plastiki są troszeczkę tańsze, papier jest tańszy, ale zmieszane są bardzo drogie. I to natychmiast wymusza ekologiczne myślenie. Czyli kupujemy worek i kupujemy w sklepie takie produkty, które zostawiają najmniej opakowań. My mamy w Polsce coś takiego, że żeby tutaj radny Ćwik słusznie któregoś razu zauważył, kupujemy czekoladkę, w środku jest 5 czy 6 czekoladek, ale mamy karton, mamy plastik i folię w to owiniętą. To niestety kosztuje później przetworzenie. Systemy, które pani proponuje, czyli ważenie i ocenianie śmieci, nie działają w Polsce. My oczywiście, radni o tym mówią, my też o tym mówimy, ale ustawodawca nie wprowadzi takiego systemu z prostego powodu. Nie ma możliwości przy obecnym rynku ocenić wartości śmieci. A waga śmieci to nie to samo. To nie to samo. Bo jeśli pani powie, że jak ktoś oddaje na PSZOK u nas komplet opon i ma zapłacić za wagę tego kompletu opon, a ktoś inny oddaje w tym samym czasie, nie wiem, transporter butelek i ma zapłacić za wagę tego transportera, wartości są zupełnie inne. O czym? Ale opony i butelki to są śmieci segregowane. Opony i butelki to są śmieci segregowane. Bardzo proszę o nieprzerywanie sobie. Nie ma, szanowni państwo, możliwości, żeby ocenić wartość śmieci. Stąd też jest ryczałt. I ustawodawca przewidział 4 podstawowe rzeczy, tak jak mówiłem, 4 możliwości ryczałtu. I w tym się musimy poruszać. Jakiekolwiek ważenie śmieci, szacowanie ich wartości jest niemożliwe do wykonania w naszym systemie prawnym. I moim zdaniem też by było niecelowe. Byłoby niecelowe, bo musielibyśmy, zmienia się powiedzmy cena skupu butelek. Ja już przeżyłem w swoim życiu taką sytuację, że jak oddawaliśmy makulaturę, to nam płacono, a teraz my musimy płacić, żeby ktoś wziął. I za każdym razem musielibyśmy, państwo we wrześniu oddajecie makulaturę, to okej, to jest, nie płacimy, ale już w październiku to płacimy. Za każdym razem musielibyśmy zmieniać cenniki.
To jest niemożliwe, po prostu. Pani miała pytanie o akumulator. Proszę bardzo. Waga. Ale wie pani, dlaczego my ważymy? My ważymy dlatego, żeby wiedzieć statystycznie, jak to wygląda, to raz. A dwa, mamy taki obowiązek, jeśli płacimy tą tak zwaną opłatę marszałkowską. Dlatego ważymy. Natomiast nie ważymy śmieci od mieszkańców. To się kompletnie mija z celem. Dziękuję bardzo. Pan się zgłaszał, szanowny pan. Panie z kolejce, następny. Ja tylko zapytam pana z MPGK, czy tam coś wiecie. Weszła ustawa i ustawodawca przewidział w domkach i rodzinnych, jak pan prezydent jeszcze powiedział, panu przerwę, że trawy, tylko powiem pani, że do końca kwietnia będą pojemniki na bio. Bo już przedsiębiorstwo zamówiło. Panie prezydencie, pan słucha. Wyrzuca pan sobie trawę, tak? Na kompostownik. I ustawodawca, podpisał to prezydent, weszła ustawa, tylko zależy to do radnych i radni tylko, żeby przegłosowali. Jest nawet zapis, jest w monitorze polskim ogłoszone, w dzienniku. Jest ustawa, kto ma własny kompostownik, może się ubiegać o 50% zniżki za śmieci. Tylko muszą podjąć decyzję radni. Tak, tu jest ustawa, a decydują panowie radni. I jestem ciekawy, czy któryś radny zgłosił, że taka i taka ustawa jest. Panie Marianie, ma pan rację, że radni decydują, ale to nie do końca jest tak, że 50%. W gminie Zamość nie ma absolutnie ani procenta zniżki. W innych gminach zniżki są od 1 do 4 zł. Od 1 do 4 zł przy kompostownikach. Szanowni Państwo, z kompostownikami jest ten problem, że i tak musi samochód pojechać po bio. Więc jeśli od jednej osoby nie odbierze na ulicy, to i tak musi przez całą ulicę odebrać. Więc to nie jest tak, że da się z 5 kursów zlikwidować jeden. To i tak jest tylko 20%. Natomiast ten jeden i tak będzie musiał być. 5 kursów będzie musiało być. Bo jeśli na ulicy jest 100 osób, a jedna powie, że ma kompostownik, no to pojedzie po 99. Jeśli na ulicy jest 100 osób, a 99 powie, że ma kompostowniki, to i tak samochód musi pojechać do tej jednej. Taki jest obowiązek. Bardzo proszę nie przerywać. Bardzo pana proszę. Takie są procedury. Ja jeszcze tylko powiem a propos tych pojemników, bo pani musiała wyjść. Mam nadzieję, że sąsiadki przekażą. Do końca kwietnia przedsiębiorstwo wyposaży w pojemniki na bio. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję. Kolejny pan w dyskusji. Bardzo proszę. Panie prezydencie, szanowni radni, mi na początku tej dyskusji zabrakło jednego. Jednego. Dyskusja jest merytoryczna. Nie ma pierwszego punktu. Jak ograniczyć produkcję odpadów? O tym żeśmy w ogóle nie dyskutowali. Jak pan prezydent napomknął o zwrotnych butelkach, są miasta podejmujące uchwały przeciwko plastikom, inne inicjatywy są, a u nas na dzień dzisiejszy o tej produkcji tych odpadów no, nic się nie mówi, za wyjątkiem tego, że jest więcej niż gdzie indziej. Czyli jest jakaś transza, jest, że jest coś tylko z tymi odpadami, u nas jest nie tak. Albo nierzetelnie, nie chciałbym tego posądzić. Druga sprawa, sprawa naliczania tych opłat. Nie wiem od ilości zużytej wody, czy tej wody, która jest brana pod uwagę do ścieków, czy wszystkiej wody. Nie, tylko tych dościeków. Tych dościeków, bo to nie jest jasne, nie? Bo mówię, w większych miastach, gdzie są blokowiska, to zdaje egzamin. Ale na dzień dzisiejszy, w tym osiedlu, co my, to by to nie zdało egzaminu. Nasze koszty byłyby dużo większe. Każdy ma kawałek działki, coś podleje, coś to. Czyli nasze koszty byłyby niewspółmiernie większe niż osób w blokowiskach. I to, co pan powiedział, że ci nieformalnie niezgłoszeni mieszkańcy, to mieszkają głównie w blokowiskach i tam by to zdało, tak Warszawa, Sopot, Gdańsk, no jest najechanych ludzi ze wschodu i oni poszli w tym kierunku, że są to naliczane od ilości zużytej wody. U nas aż takiego napływu tych migracji za Boga aż tak nie ma, żebyśmy tych ludzi nielegalnych w naszym mieście. Dlatego ja uważam, że to powinno być nie od ilości zużytej wody.
Wie pan, pana głos jest naprawdę bardzo ważny w tej dyskusji i chciałbym, żebyście państwo to zrozumieli, że jest możliwość systemu mieszanego, czyli mieszkańcy domów jednorodzinnych, których szacujemy, że w Zamościu jest około 30%, mogą mieć opłatę od osoby. Mieszkańcy blokowisk mogą mieć od zużytej wody. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób radni podejdą do tego tematu. Stąd też rozmawiamy, dlatego tłumaczymy państwu, że jest taka możliwość. Ja wiem, że wiele starszych osób, nawet jak mieszka w domach jednorodzinnych, ma podlicznik na podlewanie wody, zużywa mniej niż 3 metry sześcienne na osobę. Mamy statystykę, bo wziąłem sobie taką statystykę z PGK-u. Tu mamy praktycznie wszystkie wspólnoty wypisane, ile metrów sześciennych w danej wspólnocie. Mam praktycznie całe miasto podliczone. I proszę mi uwierzyć, rekordziści są tacy, którzy potrafią zużyć 0,5 metra sześciennego na osobę. 0,5 metra sześciennego na osobę. Pół metra sześciennego, szanowni państwo, to jest 500 litrów. Bardzo państwa proszę. 0,5 metra sześciennego to jest 500 litrów. I przy odpowiednim gospodarowaniu, jeśli się używa prysznica, gotuje dla jednej, dwóch osób, jest to do zrobienia. Proszę mi uwierzyć. Natomiast średnia w mieście to jest 2,4 metra sześciennego. 2,4 metra sześciennego miesięcznie. Widzę, że pan moderator chciałby tam komuś przekazać głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz tutaj pani się zgłosiła. Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że w czarnym pojemniku w tej chwili wybierane jest co 2 tygodnie, śmieci są wybierane. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, jutro będą śmieci wybierane, tylko 1/3 pojemnika. Bio, oczywiście w worku raz na miesiąc, ale bio mi cieknie. Ale tu pan powiedział, że będą pojemniki, tak? Na bio. Bo ja segreguję. Kupiłam segregator, segreguję. Uważam, że butelki powinno się zbierać do jednego, gdzieś na osiedlu, tak jak było wcześniej. Żeby stały pojemniki, ponieważ stoją mi tutaj w garażu, mam taki zrobiony, no więc ja zanim nazbieram, to będzie na przykład 3 miesiące. A ja tych kilka butelek chętnie wyniosłabym sobie gdzieś na osiedlu, żeby stały takie, jak to były te kosze, w których ja sobie wrzuciłam ciemne i białe te rzeczy, no, butelki. Tak samo i mogłyby być butelki plastikowe, bo my mieszkamy z mężem, tylko nas jest dwoje, więc ja bardzo chętnie będę segregowała, ale u mnie na przykład nie musi być co 2 tygodnie wybierane, nie muszą być śmiecie. Bo jak się segreguje, to już nie ma tych śmieci. To tu już jest oszczędność. Tylko proszę, żeby było na bio. Bo będzie trawa, będą patyczki, to ja będę segregowała i wtedy będę wrzucała do jednego, bo one później śmierdzą, ciekną w lecie i jest no nieprzyjemnie. W zimie to jeszcze, ale w lecie. Proszę. Tak jak już tutaj wybrzmiało na tej sali, w mieście musimy odbierać raz na 2 tygodnie. To nie jest nasz pomysł, to jest zapis ustawowy i tak musi być. W okresie zimowym jest szansa, żeby odbierać raz w miesiącu. Ale musieliby taką zmianę przyjąć radni. Ja zaproponuję taką zmianę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast, szanowni państwo, co do gniazd na osiedlach domów jednorodzinnych, tam, gdzie stały takie zbiorcze pojemniki. Od wielu miesięcy, praktycznie lat, dostajemy sygnały, żeby je likwidować. Bo podjeżdża samochód, wrzuca, to nie są mieszkańcy naszego osiedla, ktoś tam podrzuca śmieci, jest bałagan wokół. I my tam, gdzie zarządy osiedli, gdzie nasi pracownicy wskazują, likwidujemy. Ale tam, gdzie jest konieczność pozostawienia, pozostawiamy te gniazda. Tylko mamy prośbę, żeby nie było takiej sytuacji, że my zostawiamy gniazda. Ktoś przyjeżdża i mówi, panie, zlikwiduj pan to gniazdo, bo mi śmierdzi, bo jest bałagan, bo przyjeżdżają z blokowisk i podrzucają. Nie możemy raz robić tak, raz robić tak. Jeśli państwo składacie wnioski, żeby likwidować gniazda, bo macie już swoje pojemniki, za chwileczkę wszyscy będą mieli na bio, no to likwidujemy, żeby nikt nie podrzucał i też, żeby był porządek.
W gminie Zamość, mówicie Państwo o tym przykładzie, w gminie Zamość nie ma gniazd. Wszyscy mają w domach jednorodzinnych, składują swoje śmieci, niestety. I wtedy z jednej strony nie ma problemu, bo nikt nie podrzuca do tych gniazd, ale z drugiej strony też są niższe koszty. Bo rozmawiamy tutaj o kosztach systemu. Jeśli my za chwileczkę zrobimy tak, że odbierzemy od 7 tysięcy mieszkańców i jeszcze ze 100 czy ile w mieście mamy, 320 chyba gniazd, jeszcze z 320 gniazd, no to te koszty systemu będą wyższe, bo ktoś tam musi podjechać, musi pojechać samochód, musi pojechać dwóch, trzech pracowników. Takie są koszty. Stąd też, jeśli ma Pani takie miejsce, proszę złożyć wniosek do zarządu osiedla. Będziemy rozważać, czy zostawić to gniazdo, czy zlikwidować. Ale to musi mieć jakiś określony powód. Nie dlatego, że jest mi tak wygodnie, ale dlatego na przykład, że zbiera się, czy jest tych za dużo odpadów. Stoi to w pewnej supozycji do tego, co w sprzeczności do tego, co Pani mówiła, co do częstotliwości odbioru odpadów. Tak jak mówię, mamy ustawowe częstotliwości, musimy ich przestrzegać. Bardzo dziękuję. Teraz Pani. Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że 4 pojemniki stoją na ulicy Nartowicza, na początku tam przy partyzantów. I co się dzieje? Przyjeżdżają ludzie z okolicy. O, co Pan mówił przed chwilą? I tam jest ogólny śmietnik. Bo nie tylko, że przywożą masę plastiku, nie wiem skąd, samochodami przyjeżdżają. Samochody wypakowane i wszystko wywalają. To wszystko leży, jest kupa śmieci. Dzisiaj jest plastik i są 2 pojemniki plastików pełne i już jest sterta na ziemi, bo rzucają to wszystko. Przywożą śmieci z domu, jakieś brudy, nie wiadomo co. I to wszystko tam leży i nikt nie ma tego, nie ma komu tego sprzątać. Ja, że mieszkam obok, no to sprząta, bo nie mogę na to patrzeć. No ale co ja mam z tym zrobić? Przecież to nie są moje śmieci. I nikt się tym nie interesuje. To po prostu... No, to, i widzicie Państwo, z takiej dyskusji właśnie wynikają takie głosy. Niekiedy jest konieczność zlikwidowania czegoś po to, żeby było czyściej. Ja powiem Państwu taką historię. Tutaj Pan Radny Ćwik powiedział słusznie, że system jest rozregulowany, jeśli chodzi o kwestie nieruchomości niezamieszkałych, czyli przedsiębiorców. Bardzo proszę o tak ciszej troszeczkę, dziękuję. Przyjechał do mnie pewien młody człowiek, który jeździ rowerem, poskarżyć się, że na Przoku nie chcieli mu przyjąć opon rowerowych. I ja go zapytałem, ile tych opon było? No kilkaset. No to mówię, panie, nie powiem imienia, panie kochany, to nie jest pana produkcja. To nie są pana odpady komunalne. Pan to wziął skądś. No tak, kolega ma warsztat rowerowy i prosił, żebym to wywiózł. No nie, za takie śmieci przedsiębiorca musi zapłacić. I też, odpowiadając już na Pani pytanie, to niekoniecznie muszą mieszkańcy wyrzucać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz Pani się zgłaszała. A potem Pan. Panowie radni, czy coś ustaliliście dla seniorów, którzy sami mieszkają, tak jak ja? Mam kompost, jak koszę trawę, to wyrzucam na kompost. I jak? Naprawdę, ja pojemnik oddaję 2 na rok. Bo nie mam śmieci. Śmieci. Worek mam na plastik, to butelki. Do tej pory butelki gniotłam po śmietanie, po mleku, tam po czym gniotłam. I ja mam płacić tyle, co ludzie inni więcej mają tych śmieci? Zlitujcie się nad samotnymi wdowcami, wdowy, samotne osoby z małą emeryturą. Przecież ja czasami jak popłacam, to mi 30 zł zostanie z emerytury mojej. No,
I co ja mam robić? I nie tylko ja jedna jestem w takiej sytuacji. No, podatek płacę. No, bo mieszkam, bo tego płacę podatek. No, ale radni nie mogą się troszkę zastanowić nad samotnymi, starszymi ludźmi. Mamy do odpowiedzi pani odpowiedź. Tak. Gdyby radni nie zwracali na to uwagi, to już w styczniu przegłosowalibyśmy tą podwyżkę, tak jak wnioskował pan prezydent. Nie przegłosowaliśmy tego. Zwróciliśmy się między innymi o konsultacje, ale też sprawdzamy, czy wyliczenia dokonane przez PGK będą właściwe. Tak naprawdę to, co staraliśmy się też wszyscy przedstawić i w tej prezentacji przygotowanej przez władze miasta, i to, co ja starałem się powiedzieć, to niestety, ale władze centralne tutaj nie dały rady i przerzuciły w tej chwili problem na samorządy. A samorządy przerzucają je na mieszkańców, bo jednocześnie ustawa wskazuje, że to mieszkańcy powinni pokryć koszt systemu. I teraz, jeśli chodzi o zróżnicowanie, kto ile śmieci produkuje. Tutaj, tak jak to też zostało wielokrotnie powiedziane, nie da się stworzyć idealnego systemu, żeby ktoś płacił tylko za to, co on wyprodukował, tylko za te śmieci. To musi być w jakiś sposób uśrednione. Moi rodzice też mieszkają w Zamościu, też są po 80, też produkują dużo mniej na przykład śmieci niż osoby, na przykład młoda rodzina, która ma dwójkę czy trójkę dzieci i pół kontenera pampersów, które później trzeba zawieźć do Chełma i spalić, to jest bardzo drogo. Ale nie da się właśnie, tak jak mówił pan prezydent, i tutaj się z nim zgadzam, w różnych kwestiach możemy mieć różne zdania, ale tutaj się zgadzam, że nie da się idealnie posortować, że dany mieszkaniec wyprodukował tyle i tyle takich i takich śmieci, a inny tyle i tyle. Po pierwsze, nie pozwala na to ustawa, czyli ustawodawca nie dopuścił takiej możliwości i my nie możemy zrobić inaczej. A druga kwestia, że zrobić to logistycznie, no to jest też trochę niewyobrażalne. Dlatego proszę uwierzyć, że radni nie chcą podnosić tych opłat, bo też 16 zł od stycznia mamy świadomość, że to już jest dla niektórych bardzo dużo. A podniesienie tej stawki do 30 zł, czy tym bardziej 10 zł od wody, to jest już naprawdę bardzo wysoka kwota. My chcemy w pierwszej kolejności sprawdzić, bo dla mnie na przykład trochę niewyobrażalne jest, jak ilość śmieci przez dwa lata, od 17 do 19, mogła wzrosnąć w Zamościu o 42%. Rozumiem, że to jest w przeliczeniu na osoby zadeklarowane. Bo dla mnie to jest nieprawdopodobne. Tu nie mieliśmy żadnej rewolucji, żeby nagle zmieniły się opakowania wszystkie, żeby tych śmieci zaczęło powstawać o tyle więcej. Także na pewno musimy też się przyjrzeć, jak była przeprowadzona kalkulacja. Ja się wybieram do PGK-u jutro, panie prezesie, pewnie. I zechcę trochę postudiować dane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No, zapisują. To proszę sprawdzić, ile samotna osoba, ile razy oddaje śmieci. Ja mówię o sobie, bo ja jestem sama. Pan mówił o rodzinie, to twoje. Ja jestem sama. Ale to mi dwa razy dwa. No. To też tak jest. No. Ja nie mogę. No, płacić tyle, ile pana rodzice płacą, czy tam rodzina, czy czworo osób, czy tam ile się składa. Ja jestem sama, z małą emeryturą, zaznaczam. Wie pani, to identycznie jak moja mama, bo również jest sama, jest wdową i też będzie sama płacić, ale pan radny Ćwik ma rację. U niego dwie osoby będą płaciły, czyli razy dwa. Natomiast ja trochę jestem zaskoczony tym, że rozmawiamy o śmieciach od maja ubiegłego roku, właściwie od 2018 roku, bo pierwsza informacja przez pana prezydenta Zająca została przedstawiona w 2018 roku, a pan radny mówi o tym, że pójdzie do PGK-u sprawdzić kalkulacje. Zapraszam. Dane PGK-u są jawne
i one były zawarte w ofercie, która jest na stronie internetowej. Formularz oferty jest na stronie internetowej. Szanowni Państwo, śmieci podlegają wielokrotnej kontroli, czyli Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, wszyscy chcą wiedzieć, ile tych śmieci jest, bo od tego naliczają nam opłaty. I proszę mi uwierzyć, gdyby tych śmieci było mniej, to nikt z nas by tutaj nie kantował, bo byśmy mniej zapłacili Urzędowi Marszałkowskiemu. Po co więcej płacić? Są gminy, prawdopodobnie, nie chcę rzucać oskarżeń, ale są gminy, które zaniżają wagę. My tego nie możemy robić. U nas w przedsiębiorstwie ciągle są różnego rodzaju służby, sprawdzają, więc na pewno staramy się, żeby to było wszystko legalne i zgodne z prawdą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Tak tylko z moich obserwacji wynika, że już tak więcej niż połowa osób, więc powoli będziemy myśleć. Najpierw się pani zgłosiła, dobrze? Więc tak powoli będziemy zbliżać się do finiszu. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałabym z ramienia obserwacji jako zarządca, zarządzam pewnymi wspólnotami, i chciałabym poprosić miasto o pewną współpracę, bo takie ulotki oczywiście otrzymały u mnie wszyscy mieszkańcy do skrzynki, ale nikt z taką ulotką do śmietnika nie idzie. Wzięłam plakaty albo muszę oprawić. Jeżeli są wewnątrz, to ja mogę powiedzieć wewnątrz śmietnika jako ściągawkę. W śmietnikach, które są na zewnątrz, to się nie sprawdzi. Proponuję, żeby te ulotki były w formie obrazkowej, czyli były ściągawką, czyli 5 naklejek w kolorach z obrazkowymi informacjami, i żeby one były w formie naklejki albo tabliczek takich znamionowych, które można na trwale umieścić w widocznych miejscach, czyli przy śmietnikach. To jest jedno spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie to jest takie, że my możemy sprawdzić metodą na wodę ilość mieszkańców, bo nie sprawdzamy według mieszkańców zameldowanych, a zamieszkałych. To jest różnica. Owszem, jako zarządca widzę, w którym mieszkaniu jest większe zużycie wody i w którym mieszkaniu występuje ktoś mieszka, tak? Niestety szara strefa, ktoś nie zgłasza do urzędu wynajmu, więc nie zgłosi osób. To jest weryfikowalne i można nawet taką uchwałę podjąć, żeby nawet karać osoby, bo to są właściciele, tak? To nie jest mieszkanie, ktoś jest właścicielem mieszkania i ktoś to mieszkanie wynajmuje, więc zweryfikować osoby zamieszkałe nie jest trudno. I jeszcze spostrzeżenie. Mówił pan prezydent, że wybiera się do ministra, więc proponuję też, żeby rozmawiać o tym, żeby producenci naklejali na swoich produktach, naklejali, gdzie mamy wyrzucać. Nie nas edukować, tylko dawać nam ściągawki. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję. To ja może dyrektor Michowiecki i pan. Odpowiem pani na pytanie. My widzimy ten problem, jeśli chodzi o edukację i o przekazanie materiałów. Tak jak zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy tą ulotkę dla miasta, dla mieszkańców naszych, tak samo zwracając uwagę na to, co przekazują nam mieszkańcy, również takie naklejki zostały zamówione na pojemniki bio i to powolutku jest rozdystrybuowane, głównie na razie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, także my również z zarządcami i wspólnot i spółdzielni będziemy się kontaktować, takie informacje będziemy przekazywać. A jeśli chodzi o tą weryfikację, to szanowna pani, nie bardzo widzę tutaj możliwości prawne, żeby to rozwiązać w formie na przykład uchwały. Bo my wiemy, nie wiem czy pani słuchała informacji z poprzednich osiedli, mamy te informacje, o których pani mówi, że zarządcy, współpraca tak się nam układa, że wiedząc doskonale, iż zadeklarowanych jest zero osób w mieszkaniu, zużycie wody sięga 15-20%. I my wiemy o takich sytuacjach, tylko że tu, gdzie właściciele na domkach jednorodzinnych sami odpowiadają za te deklaracje, to na zabudowie wielorodzinnej tu w formie właścicieli występują właśnie zarządy wspólnot lub spółdzielni. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, została nam na sali już naprawdę garstka, więc myślę, że taki ostatni głos już w dyskusji. Bardzo proszę. Tak, ostatni to dobrze. Mieszkam przy ulicy Tuwima i tam mamy właśnie takie gniazdo na odbiór tych takich odpadów. No, można było powiedzieć, że jest to gniazdo dla mieszkańców, chociaż ja jak mieszkam blisko, to widzę, kto tam przywozi. Także to tu pani któraś wniosek taki podniosła, że jednak to stąd chyba ten wskaźnik urzędu, znaczy gminy zamojskiej troszkę niższy jest, jeśli chodzi o kilogramy. To jeden temat. I zapytanie tylko, czy to będzie obligatoryjnie likwidowane na osiedle te gniazda, czy będą jakieś dodatkowe jeszcze wnioski? Pytanie tu do pana prezesa. No i jeszcze jedno pytanie mam, że jeżeli świadomość mieszkańców wzrośnie, mam taką nadzieję, i ta segregacja będzie no, w takim dużym stopniu tutaj uzyskana przez naszych mieszkańców, czy koszty, jeżeli będą niższe, to będą po prostu zmieniane ceny też w ciągu najbliższych lat? Mam taką nadzieję, że chyba tak będzie. Dziękuję bardzo. Wie pan co, po tych zebraniach, kiedy mieszkańcy mówili o tym, żeby likwidować te gniazda, to myśmy podjęli decyzję, że wszędzie zlikwidujemy, bo wszystkim będziemy rozdawać pojemniki. Natomiast to nie znaczy, że to jest obligatoryjne. Jeśli ktoś wystąpi z wnioskiem i zarząd osiedla powie tak, niech będzie to gniazdo, bo ono jest potrzebne, to my je to zostawimy. Tylko musicie mieć państwo świadomość tego, że może być podrzucanie śmieci. My tego nie jesteśmy w stanie skontrolować przy 300 kilkudziesięciu gniazdach w mieście. Dokładnie. Natomiast powiem panu co do ceny. Ustawa mówi wyraźnie, na śmieciach samorząd nie może zarabiać. Więc jeśli spada cena przedsiębiorstwa i nasza, to my obowiązek mamy natychmiast obniżki tej stawki. Bo opłata śmieciowa jest gromadzona na osobnym rachunku. Ona nie wchodzi do budżetu miasta. Jest specjalnie wydzielony rachunek i na tym rachunku jest gromadzona opłata śmieciowa. I z tego pokrywane są koszty odbioru, zagospodarowania odpadów, ale też takich akcji edukacyjnych jak z tą ulotką czy plakaty na mieście i tym podobne rzeczy. Pojemniki na śmieci również z tego są finansowane. I jeśli na tym koncie jest więcej pieniędzy, to my musimy obniżyć opłatę, bo nie możemy ich składować w nieskończoność tych pieniędzy, więc musimy obniżyć opłatę. Zresztą byłoby to też nieracjonalne i głupie, bo tyle co my dostajemy za te podwyżki, nie przez nas zawinione, no to kompletnie bez sensu. Na pewno obniżymy tę opłatę. I te pieniądze nigdy nie będą mogły być przeznaczone na budowę chodnika, drogi czy na pensje dla urzędników, bo to absolutnie nie wchodzi w grę. Z tego finansuje się tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów. Bardzo dziękuję. A jeszcze pani, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, ja tutaj mam taki problem, bo jakoś widzę duże różnice między Zamościem a terenami zachodnimi Polski, bo mam rodziny. Wczoraj nawet wykonałam kilka telefonów i tak w Strzelinie koło Wrocławia, to jest miasto bardzo blisko, tam jest 14,50 od osoby segregowanej już po podwyżce, oni mieli w lipcu zmianę, i 23 niesegregowane. W Ząbkach, gdzie mieszka moja córka, płaci 68 zł ogólnie za mieszkanie, nie ilość osób, bo ich jest czwórka, dwoje dzieci i mąż, córka i zięć. I nie przewidywane są w tej chwili żadne podwyżki, bo mi mówiła. Także są jakieś różnice i oni płacą tyle, gdzie ja w Zamościu, będąc tylko sama z mężem, emeryci, bo w tej chwili już na emeryturze, będę płaciła 60 bodajże 4, tak? Za nas dwoje. No z tego wnioskuję 32 i 60, no to 60. Chociaż ja już mąż wczoraj widział, na Orzeszkowej w blokach już są ogłoszenia wywieszone, że dla mieszkańców 30... Są ogłoszenia, bo wczoraj mąż mi mówił, bo poszedł do teściowej, bo to jest schorowana, samotna osoba i mówi, że już wiszą ogłoszenia,
Czyli to już jest tak jakby ustalone. Nie, szanowna pani. Tak. Te 32 to jest informacja dla mieszkańców wywieszona przez zarządcę, przez spółdzielnię, tak, że jeżeli nie będą segregować, aha, to miasto może nałożyć opłatę podwyższoną, czyli 2 razy 16, czyli 32. Aha. I jeszcze jedno, 16 zł. Ja nie dostałam żadnej informacji z miasta o takiej cenie. Mam zapłacone do końca roku i cały czas czekam na informacje. Ale tak jak co roku miała pani do końca pierwszego kwartału zawiadomienie i takie zawiadomienie do pani przyjdzie pisemnie, bo taka jest procedura. Pierwszy kwartał zawsze przychodzi i wymiar podatku i no bo tak słyszę sumę właśnie 16 zł, myślę skąd to się wzięło. Nie, dostanie pani odpowiednią decyzję w tym zakresie. Natomiast szanowna pani i tutaj szanowni państwo, są różne opłaty w różnych miastach. Natomiast patrzmy pod kątem tego, jak one się zmieniają. Jak one się zmieniają w tym roku nawet. Dokładnie. Bo mówiliśmy tutaj o Opolu. Ja pani pokazałem artykuł. Jest na stronie internetowej artykuł co do Opola. Opole w tamtym roku miało 19 zł i Remondis, taka firma, która... No, wielki koncern Remondis przedstawił nową kalkulację miastu. Podpisali tymczasowe porozumienie tylko do końca marca tego roku na 19 zł, a stawka, którą proponuje Remondis w Opolu jest 30 zł. Więc mówmy o tym, co było i co będzie. Ja mówię o aktualnych cenach, które się dowiedziałam wczoraj telefonicznie. To ja pani powiem tak, w Wołominie jest 30 chyba 2 maksymalna stawka. Mówiła pani o Ząbka, gdzie jest 64, to też jest chyba maksymalna stawka dla jednorodzinki. 90 chyba 6 dla wielorodzinki, albo odwrotnie, 96 dla wielorodzinki. Natomiast szanowna pani, średnio w tych gminach w jednym mieszkaniu przebywa 2-3 osoby. Tak jak pani mieszka sama z mężem, to przy tej stawce w domu zapłaciłaby pani nie 30 zł od osoby, tylko 45. Za mieszkanie. Dokładnie tak. I to jest średnia. Tak samo jak średnia zużycia wody, czy średnia od głowy. Takie są średnie. To tak się przyjmuje. Ja wiem, że jedna osoba mieszka w mieszkaniu z trójką dzieci, a ktoś mieszka sam. Na tym polega niestety ta opłata, że ona nigdy nie będzie sprawiedliwa, zawsze jest średnią wypadkową pewnych przeliczeń. I ja osobiście uznałem i urząd uznał, przedstawił radnym taką propozycję, że średnia od zużycia wody jest bardziej sprawiedliwa. To pani ma inne zdanie i prosiłbym o to, żeby o tym napisać, bo to jest ważne, bo wiele osób... No bardzo, bardzo mało. Na 22 tysiące mieszkań w mieście jest może kilkadziesiąt mieszkań, które nie mają wodociągu, tylko mają własną studnię. Natomiast jest przyjęty ryczałt. Ryczałt. 3 m³ do osoby miesięcznie. Koniec, kropka. I wychodzi taka średnia jak od osoby na głowę, czyli 30 zł. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Myślę, że tutaj bardzo kompleksowo odpowiedzieliśmy na Wasze pytania. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to zapraszam oczywiście po spotkaniu. A Panią Przewodniczącą proszę o zamknięcie spotkania mieszkańców. Dziękuję bardzo za udział w zebraniu. Zamykam zebranie mieszkańców osiedla Świętego Piątka.